teraz, uwaga, za moment powinniśmy się pojawić, bo jak tu kliknę, o, teraz w tym momencie powinniśmy już być. Dobry wieczór. Na live. Dobry wieczór wszystkim, 87 osób na live. Witam serdecznie, to jest live sponsorowany przez markę Claresa, więc podziękujcie. Możecie podziękować marce, że dzięki nim właśnie będzie taki, w sumie mogę powiedzieć, masny live, bo przygotowałam dla Was naprawdę fajne rzeczy dzisiaj. Będę testowała 4 nowe żele marki Claresa. Jest to seria Soft and Easy. Opowiem więcej o tej serii później, tylko teraz na razie powiem, co będzie się działo. Będę Wam pokazywała konsystencję tych żeli, będę pokazywała Wam to, jak się poziomują, jak się je nakłada na tipsie, czyli na, pokaż mi, Przemku, jedną z kamer. Nie wiem, która tutaj będzie najlepsza. Wybierz sobie sam. Będę na takich tipsach Wam pokazywała to, jak się nakłada, jak się poziomuje ten żel, bo wiadomo, że jak jest na paznokciu, to różnie bywa, tak się do kamery człowiek dobrze nie ułoży, więc na tipsie pokażę tak dokładnie wszystko, a później oczywiście na moich paznokciach zostanie to wszystko też pokazane. Tak, i będzie się działo, bo będzie tak, wzmocnienie płytki paznokciowej naturalnej, ona się tutaj mega wygina, zobaczcie, ale lepiej to pokażemy, o tak, i dzięki temu, że nałożymy żel, to możemy uniknąć właśnie tego niezbyt przyjemnego uczucia wyginania się paznokci i może sobie zapuścić paznokcie dzięki żelowi, dzięki wzmocnieniu żelowym. Tutaj jest tips, który w odcinku widzieliście, jak go nakładam, to jest taki tips po całości, który się nakłada i się na bazie go, tak jakby utwardza, tak? Więc zrobimy z niego sobie korektę. I tu mi pęknął, bo przygotowałam sobie wcześniej te paznokcie, byłam w publikacji, no i pęknął. Ale spokojnie, będzie to żelowane, więc myślę, że fajnie się to wszystko, ten żel mi tutaj scali. Będzie korekta, uzupełnienie wchodzące już troszeczkę w odnowę, bo będę tu musiała łatki gdzieś z boku robić. Widzicie, tutaj trochę strzelił i z drugiego boku też troszeczkę strzelił, ale to kwestia tego, że tu po prostu wcześniej była rekonstrukcja robiona, dlatego ten pazur tak wygląda. A tu będzie już taka korekta, odnowa z prawdziwego zdarzenia, będą 2 łatki z jednej i z drugiej strony robione i będzie już później oczywiście cała odnowa robiona. A na koniec zostawimy sobie przedłużanie na paznokciu też tymi żelami i zrobię sobie to ze szkieletem, no bo tak wiecie, jak sobie od razu zbudujemy, to takie tylko zbudujesz i co? I gotowe, nie? A tu będzie i szkielet, i potem znowu budowa, będzie się więcej działo. I pokażę Wam zestawienie tych kolorów razem ze sobą, bo potem się często pytacie, a czym się różni ten kolor od tego koloru, więc pokażę na już takich zbudowanych paznokciach, a to na razie niespodzianka, bo sobie zbudowałam na dualaformach z tymi żelami balerinę i migdała, więc będzie to pokazane. A z perspektywy technicznej ja dla Was dzisiaj przygotowałem aż 6 kamer. Co to oznacza? To oznacza to, że możecie widzieć kamerę z góry, czyli ta połóż tam coś z góry. No to słoiczek. Może być słoiczek. To jest kamera z góry, czyli tak jakbyś stała nad Edytą, idealnie nad Edytą. O kurde, ale to fajnie Cię kręca. Okej. Okay. Przepraszam, ale to jest normalnie niemożliwe. Teraz to dopiero zobaczyłam. Jest kamera też lewa z zata, jakbyś stała na wysokości Edyty, lewo po lewej stronie i za Edytą, tak na wysokości 1,50 m. Jest też kamera prawa z za, czyli to jest dokładnie ta. I tak samo jakbyś stała za Edytą po prawej stronie na wysokości około 1,50 m. Jest też kamera z boku, czyli lewa boczna i tak jakbyś stała po lewej stronie Edyty na wysokości około 1,50 m. I jest też prawa boczna, tu już trochę niżej na wysokości powiedzmy 1 m i patrzyła sobie z tej perspektywy, więc zapraszam Cię na wizualne doznania. Przemek, doznaj teraz tego wizualnego. Ja tu serio, już te słoiczki mam tutaj na serio długo i dopiero teraz to odkryłam. Zrób sobie tak, Przemek. No widzę. Ale nie. Co? Zrób sobie tak. Pokaż. Ale ty wejdź do jakiegoś światła. No, dużo bardziej daje po oczach niż normalnie, niż na kamerze. Nie, że daje po oczach. To jest po prostu... Ja nie wiem, jak oni to zrobili, ale to wygląda jakby... Dobra, nieważne, jak kupicie, to będziecie wiedzieć. Kurczę, kamera tego tak nie widzi. No to o co ci chodzi? Ja nie wiem. Teraz to dopiero, nie? Niby normalny napis, a troszeczkę na dół i tak... Kurde, tego się nie da opisać, to trzeba kupić słoiczek i sobie tak porobić. No, naprawdę, dobra, no nieważne, nie będę się tutaj nad jakimś słoiczkiem... Ale mnie to zdziwiło, bo pierwszy raz takie... No, fajne, to trzeba pochwalić, to jest ciekawe, to ciekawie zrobiliście. W każdym razie, kochani... Zaczynamy. Troszeczkę informacji. Ja wiecie, że nie za bardzo pracuję tą marką, bo w ogóle polskich rzeczy na razie nie używam. No bo wiadomo, mieszkam na Teneryfie, tutaj wysyłki są jakie są, więc posiłkuję się tym, co tutaj zostało mi wcześniej napisane. Są to żele multifunkcyjne, czyli można tym żelem nie tylko zrobić korektę, uzupełnienie czy odnowę, ale nie trzeba do niego też używać bazy. Oczywiście znajdą się osoby, które mają problematyczną płytkę i no, trzeba wyczuć, bo czasami po prostu ta baza będzie robiła to, że lepiej się będzie trzymać żel, ale myślę, że to są sporadyczne przypadki, bo ja specjalnie prawie 2 tygodnie temu zrobiłam sobie rekonstrukcję tym żelem i specjalnie mówię tak, powiedziałam sobie tak, jakby to wytestować tak, żeby tak na jakimś hardkorze, nie? No mówię, o kurde, obgryzłam sobie wskazującego, nie? To będzie rekonstrukcja, ale nie, że taka krótka, ledwie do opuszka, nie? Walnęłam sobie od razu takiego długiego migdała i powiem wam, że tutaj faktycznie, poproszę kamerę z góry, faktycznie boczki poszły, ale to bardziej ze względu na to, że tam nie do końca dobrze dożelowałam i kilka razy, byłam nieprzyzwyczajona do długich paznokci, kilka razy na serio mocno trzasnęłam tym palcem, że mi do dzisiaj palec boli. Bardzo mocno. Potwierdzam, poleciały wulgarne, niekonwencjonalne słowa, za które trochę się wstydziłam. Tak, i paznokieć ma prawie 2 tygodnie, więc ja się nawet, szczerze powiedziawszy, nawet go nie chciałam dzisiaj na live pokazywać, kiedy go robiłam te prawie 2 tygodnie temu, bo mówię, a tak tylko do siebie potestuję, nie? I tak tam na live nie będzie, bo nie wytrzyma, nie? A on wytrzymał, nie? Wiesz, czad, nie? Dobra, pokazuję, będzie od nowa pokazana. Kolejna dodatkowa rzecz, którą mogę zaprezentować wam. Będzie od nowa. Utrzymał się, no ja jestem w szoku. I dzięki temu, że się utrzymam, to mogłam sobie nim porobić takie też domowe czynności typu na przykład krojenie nożem i zazwyczaj, jak nie jestem przyzwyczajona do długich paznokci, no to obrywa kciuk, nie? I obrywa wskazujący i zazwyczaj są takie... Wiecie, zdarzyło wam się kiedyś ukroić paznokieć? Myślę sobie, że jak komuś się zdarzyło, to wie, o czym mówię, takie wżłobienie. A na tym żelu on jest tak twardy, że po prostu nóż objechał. Objechał. I pamiętam, kojarzę taki typ żelu, chyba Moira, tak, Moira miała taki top, on był też taki w pieruny twardy, że nawet Benek na nim głaskał go zamiast go piłować, trzeba było na początku trochę docisnąć, żeby to zaczęło piłować i to jest coś w tym stylu, więc te żele są nie tylko budujące, nie tylko nie trzeba do nich bazy, tu jest gwiazdka, że no, niektórzy mogą po prostu potrzebować tej bazy. Ja zrobiłam bez bazy i tylko troszeczkę się zapowietrzył gdzieś tam z boku. I trzecia rzecz, te żele są... od razu topem, więc tak naprawdę, jeżeli jesteś osobą mega początkującą, nie chcesz się zaopatrywać w 10 różnych rzeczy, czy tam 20, to wystarczy ci tylko ten jeden żel. Jeżeli zauważysz, że no kurczę, zapowietrzenia się robią, to po pierwsze trzeba by było tak przeanalizować to, czy na pewno wszystko dobrze robię. A jeżeli na pewno wszystko dobrze robisz, no to możesz po prostu, żeby uniknąć zapowietrzeń, użyć tego primera, bazy i są kompatybilne te żele z wszystkimi bazami z Claresy, więc polecam dla tych, co mają problemy. I co jeszcze chciałam powiedzieć, kochani, zanim przejdę do pracy. Aha, tak, że są bezkwasowe te żele, mają właściwości tixotropowe, czyli troszeczkę tak jak galaretka. To jest takie coś jak połączenie, jakby połączyć galaretkę, która stoi w miejscu, z żelem poziomującym. On trochę zostaje na miejscu, ale się też poziomuje, jednak jak nałożysz go za dużo, serio za dużo, no to zacznie spływać na skórki, bo już to testowałam, bo zrobiłam sobie, ja sobie tam wcześniej go chciałam potestować, żeby różne warianty sprawdzić, no i faktycznie jak kładziesz za dużo, no to on i za bardzo się ociągasz, tak, no bo tak od razu nie, ale jak się nałożysz za dużo tego żelu i się ociągasz i no jeszcze tak jak ja, nie, na bok, nie, bo chciałam do kamery, no to ci spłynie, więc tu trzeba uważać. Poza tym ja nie polecam tak mocno napigmentowanych żeli nakładać więcej niż 2 mm w strefie stresu, ponieważ takie żele, ja jeszcze właśnie to chciałam powiedzieć, że one mają krycie na poziomie 90%, ja to potwierdzam, mega krycie, zaraz pokażę. I co za tym idzie, w środku, jeżeli będzie ponad te 2 mm, to bym jeszcze musiała dopytać Claresy, czy robiliście takie testy. Ja sobie przeprowadziłam taki test i jeżeli było ponad 2 mm, to już tam w środku delikatnie był taki miękki, tak? Wiecie, no Edyta lubi dual formy, robiła, no to posprawdzała niektóre rzeczy. Więc nawet nie polecam takich grubych pazurów robić, bo potem się napiłujesz i nie są tak mocne takie grube pazury, więc maksymalnie te 2 mm strefa stresu to jest naprawdę, to już jest wystarczająco. I po tą grubością już mierzysz, żeby wiedzieć, że to, jeżeli coś później tak, że to twoja była wina, a nie na przykład produktu. Dobra, bo się tu nagadałam. A nie przywitałam się z widzami, lubię się zawsze witać z wami. Powiedziała, wejdziemy chwilkę wcześniej, przywitam się. I co? No to witam Wiola, Angelika, Ania, Sara, Lenajls, Iza, Izabela, Made, Malina, kolejna Agnieszka, Emilia, Barbara, Lilu, o kurde, dużo was tutaj jest. No dobra, no i oczywiście witam przedstawiciela Claresy, który tutaj jest jako... No na pewno tutaj coś tam i Claresa będzie, tak? No nie widzę na szybko, ale się zorientujecie. Jest Ewelina, jest Ewa, jest Kinga, jest Magda. Tak, cześć, jest Lana, Aneta. Zuziek, jest Domcia, Domcikowa, jest Ilena i Małgorzata i tak. Kamil. Siema Kamil, dawno cię nie było, jest Katarzyna i Patrycja. Dobry wieczór. Tak, Kasia napisała, że widziała testy u innych stylistek, jest ciekawa moich odczuć. Tak, widzieliście na pewno, albo i nie... Ale były testy robione przez Just Nails i ona, ta dziewczyna robiła korektę bez piłowania. Od razu nakładała wszystkie te żele na paznokcie i fajnie się świeciły i tam to widzieliście. Więc dzisiaj chciałam pokazać coś innego niż już wcześniej można było zobaczyć u Just Nails. Ten live jest cały czas na jej profilu, więc można sobie zobaczyć te wersje. Ja tutaj chcę pokazać no, inne rzeczy, żeby zobaczyć, czy faktycznie ten żel się do tego nadaje, co mówi producent. Znaczy już to sprawdzałam, więc wiem, że to się nadaje, więc teraz tylko chcę wam to zaprezentować. O, siema Kamil. Dawno nie było Kamila. Dorota napisała, że idealny test na teraz, bo myślałam o zakupie tego żelu. Tak, jeszcze muszę powiedzieć, żel utwardza się w 60 sekundach i jest coś jeszcze ważna rzecz, o której chciałam powiedzieć. A momencik, bo Paweł mi tu coś pisze. Możesz działać. Ja już dobra. Tylko chciałam, Paweł tylko chciał wspomnieć o kodzie, który jest na te żele wszystkie. Kod, muszę tutaj zobaczyć. Kod to jest po prostu Quloo z dużej Q, U-L-O-O i możecie je kupić... Może nie żele, przepraszam, nie żele. Kod jest na hybrydy, bo to jest podobno, chyba nie ma na te hybrydy normalnie, tak? Żadnych promocji, więc to jest wyjątkowa. Więc to jest wyjątkowa promocja na hybrydy. A hybrydy też mają zacne, chyba nawet w jednym z kursów korekta od nowa też używałam i mi się podobał bardzo ta hybryda. Ja myślę, że Paweł za chwilę wrzuci wam kod na tak. ten kod, który przygotowała marka. O, już Paweł wrzucił, no widzisz, ja mówię, Paweł wrzuca, Paweł no dokładnie. Jest szybciej niż to, co ja powiedziałem. Dzięki, Pawle. Co mnie zdziwiło, też mnie potem z drugiej strony nie zdziwiło, że na żele akurat nie ma promocji, bo skoro live jest żelowy, bo są w takich cenach, że ja byłam w szoku. 12 gramów to jest 29,90 zł. 45 gramów to jest 49,90 zł. To jest po prostu... To chyba nawet... Nie wiem, czy mogę powiedzieć nazwy. Był taki jeden żel, który też był ultra, mnie zdziwiła cena. To nawet tamten żel nie był w tak dobrej cenie jak ten. No umówmy się, no cena 90 gramów, 89 zł. To jest po prostu, jak ktoś pracuje w salonie, to hurtowo kupuje, nie? Zwłaszcza jak na przykład ktoś chce w domu popracować sobie i nie przepłacać, to, no to super, taka 12, no to starczy ci na ho. Dobra. Zobaczę, czy są jakieś pytania. Nie było, jak będą pytać, jakoś czytać się czyta, okej? Okay? Dobra, no to ty tam czytaj i ewentualnie dopowiadaj, a my zaczynamy od prezentacji kolorów, kochani. Pierwszy będzie, może baby pink, niech jest, pierwszy baby pink, tak sobie to poukładałam, więc tak to możemy tutaj zaprezentować. I będę otwierała wam te pojemności 12 gramów, one są przez 24 miesiące od otwarcia, możecie z nich korzystać, są ważne. O tym nie wspomniałam, Hitless formuła i to też sprawdziłam, czyli obniżona tak jakby temperatura polimeryzacji. Narzędzie. Pokaż narzędzie. Pokażę narzędzie. Tutaj tym. I wcześniej robiłam, jeszcze dzisiaj sobie zrobiłam jeden test, ale wcześniej też robiłam testy. To narzędzie, to mierzy temperaturę i dzisiaj mi na przykład dobijało chyba do 35 stopni, ale może tu po prostu w tym tipsie mniej nałożyłam. Wcześniej sobie nałożyłam na takim tipsie z dual formy Więc może troszeczkę grubiej było faktycznie i tam chyba do 40 kilku tam dobiło, więc sprawdzałam to najpierw na tipsach, potem na sobie i faktycznie na moim ogrysku wytrzymałam, nie musiałam wyciągać, więc jest ta temperatura polimeryzacji obniżona, bo wszystkie żele ją mają, troszeczkę się nagrzewają, albo troszkę mocniej, albo palą, że normalnie masz ochotę wyć. Ten jest jak najbardziej spoko dla osób wrażliwych, przede wszystkim myślę, że to będzie takie dobre rozwiązanie. Dobrze, no to bierzemy Baby Pink. Jak ktoś z Was już ma te żele, albo wszystkie, albo jeden z nich, no to powiedzcie, który jest Wasz ulubiony. W sensie, jak ktoś ma wszystkie, to niech napisze, który jest ich ulubiony. A za momencik, jak zobaczycie wszystkie, to możecie na czacie napisać, jak jeszcze nie macie, to tak w kamerach, który jest Wasz ulubiony. Co tak sobie to zrobimy tu z boku. O, i teraz mamy Baby Pink. To jest taki mleczny róż. Zobaczmy konsystencję. O, kurczę, ja się tutaj lubię rozwalać. Jakby to zrobić, żeby gdzieś tam w tle też coś było widać. O, chyba w tej kamerze, Przemku, prawej będzie tam w tle widać i będzie konsystencję też widać. O, proszę super. Bardzo. Proszę bardzo. Widzicie, jest poziomujący się. Trochę zostaje w tej samej pozycji na pędzelku, ale przez to, że się poziomuje, to już później po jakimś czasie zaczyna spływać. Więc jest to jak najbardziej nie dość, że poziomujący żel, to jeszcze troszeczkę tej tiksotropii ma, czyli takich właściwości à la galaretek. Więc dobry będzie dla osób początkujących, które się obawiają, że będzie im spływać po prostu produkt na skórki. Też tylko pamiętajcie o tej grubości, żeby nie przesadzać, bo tego żaden poziomujący żel nie wytrzyma. Edyta? Słucham, Przemysławie. Prosiłbym Cię, abyś odpowiedziała na dwa, trzy komentarze. Trzy komentarze, tak? Tak. Jakież to? No jakie tam chcesz. I w ogóle podoba mi się słoiczek, bo Przemek mi teraz nie zmieni kamery. Bo można fajnie otrzeć o ściankę pędzelek. I to też jest super. W ogóle są takie switaśne, nie? Te słoiczki takie podobają mi się. Dobra. 40% na wszystkie hybrydy do północy. Dokładnie, tak. Szukam pytań. Więc teraz jak ktoś ma pytanie, a już wcześniej zadał, możecie jeszcze raz zadać, żebym ja nie musiała tam latać do góry. Dobra, możesz powoli zakończyć proces odpowiadania na pytanie. Mogę do lampy włożyć lakier tradycyjny? Ciastkowa nie. Jak długo obowiązuje promocja? Już Wam mówię, promocja obowiązuje do końca dzisiejszego dnia. 23:59. Do północy, kochani. Polskiego czasu, tak? Czy na żele też jest promocja? Nie, ponieważ Ewa, te żele są... Już sama standardowa cena już jest promocyjna. Wierz mi, że 49,90 za... Ile tam było? 45 gramów na przykład, albo za 12 gramów 29,90. To jest naprawdę, to są super ceny. To są naprawdę fajne ceny. Claresa to jest polska marka, więc no dba o polskie stylistki. Nie tylko te pracujące w salonie, ale też te, które pracują na sobie w domu. Fcyk napisała, ja uwielbiam hybrydy Claresa, a wyczekiwałam na test tych nowinek. No i super. Asia ma i jest cudny Baby Pink. Edyta, możemy kontynuować, moja droga. Dobra. Ok, no to teraz następny kolor. Milky Pink? Kurde, ja się nie wiem napatrzeć, nie? Jak to mi mryga tak fajnie. No, świetna robota, Claresa. Świetna, świetna. No, tego nie widziałam wcześniej. Pozdrówcie grafików. A może widziałam, wiesz gdzie to było? Zrobili boską robotę, ładnie to się dla oka prezentuje. No. I tutaj tak, żeby to było widać, który to jest kolor. Żeby, o, czyli dobra, momencik, jeszcze nie pokazuj, wiesz, bo ja się muszę przygotować troszkę. Dobra. Tu sobie pędzelek wytrę. Pytanie jest od Julci, czy kot się łączy z outletem? No to na czacie pewnie odpiszę. Tutaj. Nie wiem, kto jest, kto jest po drugiej stronie? Paulina. Paulina. Jakbyś mogła odpisać, to by było bosko, ja potwierdzę, jeszcze potem przeczytam, znaczy się. Dobra, teraz możemy prawą zza pokazać. Proszę. I widzicie tutaj ten żel. Proszę bardzo. Konsystencja taka budyniowa. I na początku troszeczkę, widzicie, nie wsysa się, nie wsysają się niteczki, ale po jakimś czasie się zaczynają wsysać. Paulina odpowiedziała, że nie, nie łączy się, a nie łączy się dokładnie kot z outletem. Tylko na hybryd rozumiem. Dobrze rozumiem? O, tak wygląda kropla i widzicie, ona się już się fajnie zrobiła taką kroplą. Zobaczmy teraz może, że jak będzie spływać. O, dokładnie to chciałam pokazać, Przemek, super. To jest takie satisfying. No, satisfying. Ale nawet jak spada, to tak pomału. Więc to jest nie lada wyzwanie zrobić taki rzecz, żeby poziomował się ładnie, żeby fajną linię światła zrobić, a z drugiej strony, żeby nie zalewał skórek. Czy live będzie zapisane, było pytanie? Tak, Magda, live będzie zapisane, będziesz mogła sobie spokojnie odtworzyć go. Ale fajnie, żebyś była na live, żeby to na żywo widzieć, bo na żywo zawsze lepiej, zawsze możesz zadać pytanie. Zawsze możesz podpytać, zawsze możesz uczestniczyć. O, to wiecie co, zrobimy tak. Dobra, zaraz to był ten. To tak sobie to poustawiam. Teraz będzie natural. Zaraz, Przemku, jeszcze nie pokazuję, ja sobie tu przygotuję wszystko. No powiedz mi. Natural to jest ten kolor żelu, który ja sobie wybrałam na ten mój wskazujący paznokieć, bo wydawało mi się wtedy, że mi się najbardziej podoba, ale potem jak już pracowałam na dual formach, to już mi się potem ten Milky Pink, który przed chwilą był, najbardziej podobał. A potem jak robiłam kolejne tipsy, to już potem mówię, nie, Baby Pink, nie? I teraz jakbyście się mnie zapytali, który jest mój ulubiony, to bym tak powiedziała, no trudno stwierdzić. Trudno by mi było powiedzieć, który jest najlepszy. Dobra, teraz Przemku możesz pokazać, to jest natural, to taki jest najbardziej w beż wchodzący, taki naturalny kołwerek. I naprawdę mocno są kryjące te kołwery, nawet taka dość cienka warstwa, tylko delikatnie prześwituje. Proszę bardzo, konsystencja. Pokazujesz do lewej za, mówiłeś, że mam prawą dać, dobra, już widzę o co chodzi. Musisz patrzeć na OBS-a. Aha, dobrze, dobra, teraz lewa za. I Paulina mi napisała, tak, kod jest 40%, tylko na hybrydy w stałej cenie 16,90, czyli mamy potwierdzenie. To i tak gigantyczna promocja. Dobra, tak wygląda konsystencja. Proszę bardzo, chyba żebyście chcieli, żebym coś jeszcze innego robiła z tym żelem, ale chyba to jest najważniejsze, jak to wygląda na pędzelku, w momencie, kiedy będziemy nakładać na paznokieć i później już, po jakimś czasie, tak? Widzimy, że bo jakbyśmy galaretkę, faktycznie taką galaretkę nabrali, to ona by się na pędzelku nie spoziomowała, nie zrobiłaby się kropla taka gładka, dalej by była taka poszarpana, a tutaj na początku niby jest poszarpana, a potem to się wszystko wsysa. Dobra. I na koniec jeszcze żel clear. Sobie zaprezentujemy tutaj. Tak, powiedz, że wszystkie, nie będzie dyskryminacji któregoś z nich. No właśnie. Żaden z nich nie źle. Clear. Nie używam osobiście. Odrzuciłaś cleara. Odrzucam cleara, bo nie używam po prostu przezroczystych. Okay. Chyba że jakiś french konstrukcyjny, tam. No nie, dobra, do niektórych rzeczy. Może tak, na co dzień nie używam cleara, ale są rzeczy, które nie są. Nie jesteś w stanie coverem zrobić. A Klaudia zapytała, czy dla każdego live będzie zapisane. Klaudia, tak, dla każdego. Jest to premiera czy live? Marysia, to jest live. One już są na sklepie. Nie wiem, czy wszystkie pojemności, więc tam sobie musicie zerknąć na claresa.pl chyba, tak? Jaki tam jest... Kurde, teraz nie chcę tutaj strzelić jakiegoś... Claresa.pl, tak. Tomasz i Kasia zapytali. Edytko, a jeśli chodzi o bazy i topy tej firmy, jaka jest twoja opinia? Oj, nie miałam, to nie będę się tutaj wypowiadać. Nie używałam. Więc to tu tak... Nie ma co się wypowiadać na temat czegoś, czego się nie używało. Nie wiem, jak wam ten clear tutaj, do której kamery najlepiej pokazać. Do której chcesz. No chyba na początek prawą zrobimy. No dobrze, zaczynaj. O, teraz ja wtłoczyłam tego bąbelka. Teraz lewa. Ja wtłoczyłam bąbelka nakładając, bo wcześniej nie było. Widzieliście, ja po prostu tak go wtłoczyłam. Ale spokojnie przy nakładaniu można go później przebić i wszystko będzie spoko, nie będzie taki widoczny. Bo wiemy, że bąbelki troszeczkę konstrukcje, tak jakby to powiedzieć, No nie jest ona już w całości, tylko jest tak jakby positkowana, więc lepiej tych bąbelków się wystrzegać, chociaż to nie jest jakieś mega tragiczne. Okej. Okay. Top Diamond, najlepszy top ever, przebija te dużo droższe, napisała Nails. Nailsy, o, no to Paulina. Tutaj widzicie. Dobra. Adrota napisała, witam wszystkich serdecznie. I jeszcze bym chciała na chwileczkę lewą. Proszę żeby bardzo. Żeby ta kropla spadła. Jestem bardzo ciekawa, czy te żele nie będą się rozprężać przy budowaniu tunelu. Przy budowie i tunelu. Dostałam informację, że się nie rozprężają pod warunkiem, że do maksymalnie 8 sekund będziesz zaciskać, bo jak już po tym czasie zaciśniesz, to one będą zaciśnięte, ale już później się rozprężą, więc jeżeli w odpowiednim czasie będziecie zaciskać, to się nie będą rozprężać. Ale to jest już nie przeze mnie sprawdzone, więc ja tak tylko powtarzam to, co, jaką dostałam informację. I no dobrze. I teraz zobaczmy te kolory, kochani, na zbudowanych pazurach. Więc tak, to jest baby pink. Ja, tylko, ja sobie to przygotuję, Przemku. Dobra, przygotuję baby sobie. Pink, a natural, ja komentarze. Milky i Zyni tutaj ten. Tylko nie wiem, do której kamery. Edytko, czy Przemek to twój mąż? Jeszcze nie. Przemku, potrzebuję, żebyś mi troszeczkę kamerę poprawił, bo chcę, zobacz, tak pokazać. Okej. Okay. A nie wiem... Tak, żeby było wszystkie no, trzy. Fajnie widać. Będzie widać? No jasne, proszę bardzo. No dobra, to nie będę tutaj kłaść cleara, bo chyba wszyscy wiedzą, że clear to clear. Ty chciałaś tak, żeby było wszystkie ładne, tak? No. Możesz tak zrobić. Możemy dać. Czyli tak, tutaj mamy baby pink, którą kładzie... Aha, to dobra. Baby pink, natural i milky pink. Czyli tak dam to w tle, a tu bym chciała pokazać. Szukam, o jest tutaj ostrość. Wiecie co, ja tu jest tyle bąbelków, bo ja to robiłam na dual formie. A już sama praca na dual formach jest taka troszeczkę bąblogenna, bo musisz wtłaczać tam ten żel, inaczej się pracuje niż normalnie. Zobaczycie, jak ja będę robić teraz na tych przezroczystych tipsach, że tych bąbli będzie zdecydowanie mniej. Poza tym powierzchnia jest lekko widzicie te kreseczki, to wszystko z dual form. I tutaj też jakieś takie niedoskonałości. Ja zostawiłam ten żel bez topu, żeby wam pokazać, że on się świeci. A te wszystkie niedoskonałości to jest kwestia tego, że po prostu no, dual forma nie była do końca prosta, równa. Wiesz co, może zobaczmy teraz z lewej. A gdzie ta ostrość? Od góry. Proszę bardzo. Widzimy z każdej perspektywy, z różnych widzicie, błyszczy kątów. Się... Spokojnie, ja chodziłam, przeszło no, prawie 2 tygodnie, więc spokojnie sprawdzone, że się błyszczy cały czas. Bo czasami jest tak, że jakiś produkt niby się błyszczy na początku, a potem już na drugi dzień matowieje, nie? I mi się tak zdarzało z pewną marką, byłam niezadowolona i dlatego chciałam sobie to przetestować. No i tutaj było, nie? Takie było. No dobrze, czy są jakieś pytanka do Edyty? Próbowałaś robić nimi... ścianę do fręcza konstrukcyjnego? Za bardzo się poziomują. I tak by potem trzeba było wypiłować, więc... Nie. Ja używam topy, bazy i lakiery są super. Jedyna uwaga to do pędzelków, oj nie widzę, do pędzelków są szerokie i nierówne czasami. A więc fajna informacja dla Claresy, że to nad tym jeszcze można popracować. Co znaczy jak z kulką ciastkowa? Rozwiń proszę pytanie. Przemo, bo na wam pytanie. Kiedy zaręczyny Anastazja. To nie na temat tego live'a. Aha, zacząłeś pytanie, ja słucham, a ty przestałeś. Bo tam było o zaręczynach. Aha, okej. Okay. No dobra, no to teraz, kochani, zróbmy prezentację, jak się nimi pracuje już na tipsach. Przygotowałam sobie tipsy. Nie wiem, czy tutaj, Przemku, nie będziesz chciał sobie trochę poprawić ostrość. Tak, będziemy chcieli, więc ja sobie tutaj z wami pogadam. A Przemek... poprawi trochę ostrości mi w 2 kamerach. Dobra, to działam. Czy żele mają warstwę dyspersyjną? Aleksandra, tak, dobrze o tym wspomniałaś, dobrze o to zapytałaś. Te żele mają lepką warstwę inhibicji tlenu, mają. Trzeba ją przetrzeć. I to jest wszystko, bo już się potem po przetarciu ładnie błyszczą. Tylko trzeba pamiętać, żeby nie od razu po wyjęciu z lampy takie gorące przecierać, tylko odczekać chwileczkę i można przecierać. Chyba, że jest coś tutaj, że można od razu, to mnie Paulina niech poprawi, co? Ustaw się do górnej kamery, moja droga. Jestem jak się ustawisz, to ja się już tu ustawię. Czekaj, no to zróbmy test. Czy ja tak będę w ogóle? Kamery są tak czułe, ustawiamy kamerę na żywo, żebyście fajnie widziały to z każdego kąta, który mam dostępne. Kurde, nie widać. Zobacz tylko. Jeżeli centymetr etapu idzie w dół, to już jest rozmyte, więc... Dobra, ja się tak tu zamrożę i czytam komentarze. Zamroź się i don't move. Wyczystowałam blooming od nich. Nie. Dobra. Ustawione. A te boczne są... Tu kuleczki. Śpi. Dziękujemy za odpowiedź w filmie Co z twoim prawem jazdy. Na temat, kochani, na temat, podlistocie się sobie z Edytą na vlogu, ja tam wam lubię też odpowiadać na komentarze, więc tam się pytajcie, takie prywaty, dzisiaj żele. Dobra, lecimy Edyta. Edyta. Czy Baby Pink jest twardy, czy średnio twardy? Julia zadała fajne pytanie, bo te żele ogólnie, w zależności od tego, jaką warstwę nałożysz, będą się inaczej zachowywać. Jeżeli nałożysz cieniutko tylko na wzmocnienie na przykład płytki, to delikatnie będą elastyczne. Ale jeżeli nałożysz tak jak ja, grubiej, tam powiedzmy... Ile tam mam? W strefie stresu? A już spiłowałam sporo, więc nie do końca. Ja tutaj nałożyłam... tu mamy milimetr... Zobaczcie, strefa stresu, górna kamera. Proszę. Strefa stresu, ale już spiłowałam to nieco, więc milimetr z groszem tutaj był. Jest twardy, tam tu pewnie dobiłam milimetr, coś tam było, bo tam jeszcze, wiecie, spiłowałam do odnowy. Więc w zależności od tego, jaką warstwę nałożycie, jak będzie gruba, tak będzie mocny ten żel. Ogólnie dla mnie, przy tej warstwie, jaką ja nałożyłam, to jest żel beton, nie? Twardy. I ja takie lubię, bo wiem, że jak czasne, to się nic nie stanie i że się nie wygnie i się nie zrobi pajączek na kolorze. I takie żele ja preferuję. Każdy ma jakieś inne swoje preferencje. Mi się to podoba. I mi się to podoba z tego względu, że ja jak nałożyłam sobie ten żel na ten paznokieć, nie kładłam już żadnego koloru, tutaj od góry poproszę, nie kładłam żadnego koloru, nie kładłam żadnego topu i dlatego miałam ultra cienki czubek, taki wiecie, że naklejkę zdrapiecie czy coś, okej, Przemku, teraz na twarz, że się podrapiesz i ja lubię takie właśnie ultra cienkie, aż ostre wolne brzegi i on mi się po pierwsze nie stępił, a po drugie nie skruszył. I dla mnie takie właściwości są ważne, może dla któregoś z was też, jeżeli tego oczekujesz od żelu, to będzie żel dla ciebie. Bo mi się to akurat, ja takie właściwości lubię, że jak jest grubiej, to jest po prostu taki beton, nie? Dobrze. Możesz czytać komentarze, ja będę po prostu sobie żelować. Zaczynamy od... A czy wystarczająco dobrze pokazałam kolory tutaj? Ja nie wiem, Edyta. A jeszcze mam baleriny. Dobra, zaraz będę robić na tipsach. Ja zapomniałabym o tych balerinach. Też warto pokazać, jak wyglądają. O, nawet mi się lepiej pokazuje, Przemku. No, wszystkich chyba trzech oprócz góry wyglądają dobrze. Oprócz góry, dałem górę. Tak? To dam lewą z tak. boku. To jest Baby Pink, czyli taki fajny róż mleczny. Tu jest taki mleczny różo-beż, a tutaj mamy taki totalnie beż, no i przezroczysty. To są dual formy, więc wiecie, one... No, tutaj ta sama dual forma i widzicie takie przetarcia za każdym razem, no bo to po prostu ta dual forma coś tam takiego miała. Dobra, no nieważne. Dobrze, to co dam tutaj Baby Pink, okej. Lecimy z żelowaniem. Na pierwszy ogień pójdzie Baby Pink, więc troszeczkę zmienię tutaj... kolejność. Dobra, poukładam się. Jeszcze, Przemku, nie pokazuj. Ja się tu poukładam. Czy te żele nadają się do obgryzków, do rekonstrukcji? O, koleżanko, jestem najlepszym tego przykładem, że tak, ponieważ na początku live'a opowiadałam dokładnie, co się działo z moimi paznokciami i o tym, że zrobiłam sobie rekonstrukcję i jak po niecałych 2 tygodniach, no tylko boczki się wykruszyły. A to przez to, że po prostu kilkukrotnie trzasnęłam mocno, naprawdę mocno, swoim palcem o różne rzeczy. Bo nieprzyzwyczajona byłam do długich. Dobrze. To tak, to teraz może... Zobacz, lewą z zaprzęgu, też będzie troszeczkę widać, jak nakładam. Na początku sobie nałożę cienką warstwę, żeby mieć taką fajną, wiecie, warstwę poślizgową. Ładnie to potem się rozprowadza wszystko. Ty mi tam mów, Przemek, czy nie wychodzę z kadru, czy jestem w ostrości, okay. Bo chcę się skupić tutaj na pracy, a jak tam zerkam z boku, to potem nic nie robię. No i mam. Zobaczcie, jakie skrycie, jak jest ultra cienka warstwa, nie? Z różnych kamer. Słucham, Przemek. Czy te żele nadają się do dual form? Kurczę, nie testowałam. To by musiała tutaj ktoś z Claresy odpowiedzieć. Nie testowałam na paznokciu, bo robiłam na dual formach, owszem, ale to były takie, wiecie, te takie, co sobie zrobiłam i odkleiłam, i na paznokcia swojego nie wkładałam, więc nie wiem, nie wiem. Tu tego się nie będę podejmować. Dobra, nakładam większą warstwę, grubszą, na środek. Dopchniemy sobie do skórek, żeby sobie zaraz je odepchnąć, ten żel. No i widzicie, to jak taka tradycyjna, troszeczkę jak galaretką się nim pracuje. Ciągnie się w dół takimi ósemkami, albo można uśmiechami robić, jak kto woli. Pracujcie troszkę jak galaretką, no tak, myślę, że tak. I zaraz zobaczycie, że on się ładnie spoziomuje, że na początku faktycznie jest troszeczkę taki nierówna ta linia światła, ale wystarczy trochę, Przemku, nie z tej perspektywy, z innej. Wystarczy troszeczkę niteczkami poszurać, ledwie po powierzchni paznokcia, przesunąć sobie ten żel gdzie chcesz, on się ułoży w apeksie na troszeczkę grubszą warstwę, tak? Bo w apeksie musi być troszeczkę grubiej. I zaraz się wsysną niteczki i jest pięknie spoziomowany. O. Zaraz się fajnie uleży. Więc troszeczkę nim poniteczkujesz go i jest pięknie spoziomowany. Dobra, go zobaczę z innych perspektyw, czy na pewno, bo mi się tutaj te lampy odbijają wszystkie. Tu tylko troszeczkę pociągnę na czubek wolnego brzegu. Dobra, od razu lepiej. No i wkładam na 60 sekund do lampy. Jeszcze mnie korci raz. Ile tam jest? Nie wiem, nie widzę. 31. 31. Widzicie? 32. Trochę tak pod kątem, jakbyś dała trochę bardziej. O. Widać? O, teraz jestem na tipsie. 34, 32, 33. Widzę. 33,7 chyba. 30. Jadę po całej długości. No, bo pewnie tam, gdzie grubiej przy apeksie, to trochę więcej. No to i tak 37. Chociaż też nie wiemy, ile tu jest grubości, tak? No bo tu może być, nie wiem, z milimetr tej grubości, albo niecały. No mnie nie piekło. Znaczy, czułam ciepło, ale wytrzymałam to wszystko, nawet na tym moim ogryzku, więc spoko. Tu bym się, nie bałabym się... O tak, gdybym na przykład pracowała tymi żelami w salonie, to bym się w ogóle nie bała i bym w ogóle klientkom nie kazała wyciągać z lampy. Ile ma twoja lampa? Andrzeja, zmyłam sobie chyba 48. Watów? Kurczę, zmyłam sobie, wiesz. Och. Kurde. A nie, przepraszam, 80. Oj. Chyba górna. Widzisz, power 80. No. No to 80. No to w 80 jak nie parzę, no to... No. Dobra, i widzicie teraz, zobaczcie. Z której kamery chcesz pokazać? A, z której masz ochotę. Dobra. Jest lepka warstwa, ja pokażę patyczkiem, o, widać, że jest lepka warstwa, prawda? Wystarczy ją zmyć i będzie się błyszczał. Tylko pamiętajcie, nie każdy cleaner... Proszę? 80 to nie za duża moc. Czekaj, jak wejdziemy sobie na stronę żeli, oni tam fajnie mają wypisane to, że w jakiej lampie ile się utwardza. Tutaj skład, tu... tak, 80 W, 60 lub tryb 99 low heat. To jest fajne, to muszę spropsować. Przemku, teraz na twarz. To muszę spropsować, bo jest dużo informacji na sklepie. Nieraz, kiedy prowadzę analizy i ktoś mi coś pokazuje, jakąś swoją pracę i widzę jakiś tam żel, wchodzę na stronę, a tam te informacje takie, że w ogóle co ja mam wiedzieć na temat tego żelu? Bardzo nikłe, tak? A tutaj mamy dokładnie, w jakich lampach skład jest opisany, tak? Koszty dostawy, opinie o produkcie i opis naprawdę długi, więc można się naprawdę dużo dowiedzieć. Samopoziomujący trik z zootropią, czyli pamięć cieczy, łatwo. Multifunkcyjny, szybko, w doskonałej przyczepności, czyli wysoka trwałość. Tego typu rzeczy. Takie rzeczy ja chcę czytać wchodząc na sklep, a nie, że beżowy. Tyle gramów, o. Okej, chciałam przetrzeć. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Nie każdym cleanerem, bo musicie wiedzieć, że niektóre cleanery są stworzone takie, żeby tak hardkorowo odtłuścić płytkę i mają w sobie takie składniki, które naprawdę lubią nawet twarde, mocne topy zmatowić, więc używamy takiego tradycyjnego cleanera, alkohol izopropylowy plus woda, plus jakiś tam barwnik i wtedy spoko się błyszczą, dobra. Okej, może to będzie widać najlepiej na, o właśnie tej. Jaki spokój, nie? No. Cię pięknie się błyszczy, od góry fajnie widać. O, proszę super. Bardzo. Pięknie się błyszczy, widać nawet moją lampę w nim. O, tu się coś, może nie dotarłam, albo źle wsadziłam. No, źle starłam, dobra. Tam się nie świeciło, bo źle starłam. No, ale widzicie, że pięknie się błyszczy. No i to jest wszystko. Jeżeli masz wyrobioną rękę, możesz sobie zbudować całego paznokcia i już go później nie piłować. I wszystko, tylko zmywasz lepką warstwę, dziękuję, do widzenia, może pani iść do domu. Albo sobie na szybko, bo kurde, złamał się pazur, to szybko chcę przedłużyć, pyk, 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 zrobione, czy tam korektę szybko sobie zrobić. Julia zapytała, czy nadają się do cienkiej i słabej płytki? Jeszcze nie chodziłam w nim dłużej, na mojej słabej, cienkiej płytce, dopiero będę nakładać, więc tego jeszcze nie przetestowałam, ale nadają się do rekonstrukcji paznokci ultra obgryzionych i żebymście... Poświęcę się. Żebyście mieli świadomość tego, jak ona wcześniej wyglądała i że wyglądała w sumie gorzej. Dobra, wyglądała gorzej niż to. Trzymają się na takiej. Czekaj, tylko trochę. Bo jest spocony, nie? Spocony pazur z rękawiczki. No, gorzej wyglądał. Chociaż nie wiem, czy sobie możecie wyobrazić, że coś wygląda gorzej niż to. Czekaj, jeszcze nie pokazuj. O Boże, jakby tego... Może pokazać. Na takiej się trzyma. Na takiej się trzyma. W takiej długości się utrzymał, nie? Więc... No jest trochę... Skórę mam rozmiękczoną, bo w rękawiczkach. Okej. Więc myślę sobie... Że jest szansa. No tak jak mówię, ja nie wiem, bo ja nie testowałam, ale no na pewno... Może ktoś tutaj z Claresy napisze, Paulina, napisz, czy się na słabej płytce trzymają. Wydaje mi się, że na słabej płytce, takiej miękkiej, to wypadałoby nałożyć już primer bazę, bo takie paznokcie lubią się zapowietrzać, lubią się rozwarstwiać, więc żeby dmuchać na zimne, to na takiej płytce po prostu już nie korzystać z multifunkcyjności, że ten żel nie trzeba, nie potrzebuje bazy, to już po prostu nałożyć wcześniej tę bazę i z tej jednej funkcjonalności, jaką jest też baza, nie korzystać. O. A Aleksandra napisała, taki ugryzek to jeszcze nic, Edytko, i to dobrze powinnaś wiedzieć. Dobra, idziemy dalej, Edyta? Tak, następny kolor, już mam tipsa, tylko sobie przetrę, to Natural. Jeszcze zaraz się przygotuję i będziemy ożelować. Jak myślisz, ile już minut live'a za nami, Edyta? Ile minut? 42. Dwie. Co to za czerwone? Jak myślisz, Edyta tak kątem oka patrzy na ekran. 42. Odpowiada precyzyjnie. Mhm. Już się ustawiam. To chcę tu pokazać, to... Aha, tutaj to będzie widać. No dobra, możesz... A, już pokazałeś. Alright. Nabieram. Będzie pierwsza cienka warstwa, żeby mi się łatwiej pracowało. Jak pracuję na paznokciu, no to też... To też sobie najpierw taką cienką warstwę nakładam. Po całości. No i na nieutwardzoną cienką warstwę od razu kładę budowę, żeby się fajnie to tutaj mi rozpłynęło aż do skórek, tak? Dobra. Ja myślę, że ta kamera nie będzie. O, ta też nie. Z boku. Nawet nie... No dobra, ta jest spoko. No już mi zdążył skubany uciec. Dobra. Julia zapytała. Edytko, a ty masz na tym paznokciu natural? Tak, tak, tak. Ja mam natural, bo wtedy mi się najbardziej natural podobał, nie? Ale teraz, no nie wiem, czym sobie natural zrobiła. Chyba bym poszła w te róże, bo są takie ładne. Dobra. No i teraz go trochę spoziomujemy. Jak zacząłby wam spływać na boki, to fajne jest w nim to, że można po prostu pociągnąć go tutaj do góry. O! I on się później za chwileczkę spoziomuje ładnie, a boki macie, że tak powiem, bezpieczne. Szczuplone, tak? Tak, tak, tak. No bo jak to poziomujące żele, jak długo się ociągasz, długo pracujesz, no to spływają ci na boki. On właśnie fajne jest to, że daje ci... Niektóre żele wchodzisz na środek sobie, ściągasz z boków, a one i tak to nic nie daje i tak to spływa na boki, więc ja tak nie lubię. I to ten żel właśnie daje mi troszeczkę czasu, że jak pościągam sobie z boków, trochę popoziomuję z góry, no to wygląda to potem dużo, dużo lepiej. No i nie trzeba się potem tyle piłować, tak? Dobra, ja tak wam chcę pokazać, a tak nie do końca widzę, bo chcę być w kamerze i cały czas mam tipsa, wiecie, równolegle do tej, ale dobra, trochę sobie tu popoziomuję i zaraz wam pokażę moje wypociny. A dobra, już się ładnie spoziomowała. Jeszcze tylko czubeczek trochę. No i możemy wkładać lampy. Ale trochę sobie odwrócę do góry nogami, bo na tipsie to można. Na tipsie macie dyspensę od Edyty, bo się wolny brzeg nie będzie rozwarstwiał, nie? O, i ładnie się zrobi linia światła. Bo gdy sobie pracowałam tam z boku, gdzie mam moją ulubioną lampkę, to było tylko jedno odbicie światła, takie z przytłumionej lodówki i było super, nie? A tu mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem, nie? Różnych odbić. Normalnie mi się przed oczami mieni. Dlatego sobie trochę grawitacją pomogłam. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o natural. Możemy przejść do kolejnego kolorku, a tamten niech się utwardza. Chyba, że są jakieś pytania. No. Wreszcie rozumiem, dlaczego mi nie wychodzi apeks i poziomowanie żelu. Nakładam za mało, a tu trzeba dać tonę żelu, by to wyglądało do rzeczy. To jest bardzo fajny komentarz, ponieważ żeby faktycznie spoziomować coś, to musisz mieć w czym brodzić. A jeżeli masz cieniutko, no to nie ma w czym brodzić. Musisz czekać, aż się samo spoziomuje. Chociaż ten żel daje taką szansę, on się tam po pewnym czasie przy tej cienkiej warstwie fajnie spoziomuje. I to jest częsty błąd, kiedy robicie korekty, za mało zdejmiecie i później jak chcecie wypoziomować całość, to no nie ma tego pola, bo już za dużo zostawiłyście sobie tej masy od góry. Więc no nie możecie na dużo masy dać jeszcze więcej, żeby spoziomować, no bo to się mija sceną, bo piłowania potem będzie, co niemiara. Mam fajne pytanie, Edyta. Czy ten żel się łatwo poziomuje? Przepraszam, piłuje. Będę dzisiaj piłować. Ciekawie się piłuje. Muszę powiedzieć, że się ciekawie piłuje. I dość szybko mi to poszło. Ja też lubię sobie frezarką pomagać, ale dla was dzisiaj mogę wszystko pilnikiem zrobić. Jest to takie ciekawe pod pilnikiem. Kurczę, nie wiem jak to wytłumaczyć. Jak ktoś miał pod pilnikiem ileś tam rodzajów żeli, no to sobie tak klasyfikuje, a te są miękkie, te są, ale sztywny, nie idzie piłować. Ten mimo tego, że jest twardy mocno po utwardzeniu, to się tak fajnie piłuje miękko, ciutko, kauczukowo, może, kurczę, nie wiem. Jak będę piłować, to może mi coś jeszcze przyjdzie, jakieś porównanie, bo tak, wiecie, ciężko. Aleksandra zapytała, Edytko, jaką masz temperaturę w pomieszczeniu, bo to bardzo ważna kwestia poziomowania się. Fajne pytanie. Podejdziesz tam, Przemek, do... Edyta, 24. 24, gdzie masz? No na naszym termometrze. Którym? No na ścianie, Edyta. 24, a mam wrażenie, że jakby było 34. Okay. No mnie zawsze ciepło na live'ach, wiecie, te lampy. Ale tam może być 24, a tu może być więcej. Okej, może być. Dobra, muszę się ustawić do ostrości. Lecimy, tak? No. Dobra, odpalam kamerę. Prawa za, proszę bardzo. I możecie już pomalutku pisać, który wam się najbardziej podoba. Bierzcie pod uwagę to też, że ja na mlecznych tipsach je robię, te kolory. I przy prześwicie, no jednak ten biały trochę tam prześwituje, więc one tak na paznokciu nie będą wyglądać, trochę inaczej. Ale jak już nałożycie grubiej, to już będzie ten kolor no, taki faktycznie jak widzicie. Ewelina napisała, a u nas zimnica, że aż strach z domu wyjść. Ja biorę dużo, bo tips jest szeroki, tips jest długi, tips jest ogólnie duży, dlatego potrzebuję większej ilości, tak? Poza tym jak wezmę za dużo, to zawsze od dołu mogę ładnie ściągnąć sobie. A Joanna zapytała, nie czyści się pędzelka w cleanerze? Nie trzeba. O, dwa bąbelki, ale to spokojnie, już w nich nie ma. Jowita napisała, ja tydzień temu kupiłam Baby Pink i Natural. Jak na razie jedne paznokcie robiłam, nie dokończyła. Jowita. Teraz nałożyłam serio dużo. Więc ściągniemy trochę. Łódź 6 stopni. O kurczę. A Zosia nie może się zdecydować. Ja bym też nie mogła się zdecydować, bo na początku byłam taka, Natural, najlepszy, bo ja ogólnie nie lubię takich mlecznych róży, ale kurde, po tym jak sobie nim pracowałam, to już mi się zaczął podobać i no już bym miała problem, nie? Dobra, tutaj muszę spoziomować, bo zdjęłam nadmiar, przez co tu zaczęło spływać. Lemza zapytała, czy zobaczymy, jak pracujesz tym żelem na własnych paznokciach? No tak, bo to są pytania osób, które sobie tam wbiły gdzieś później, dopiero na live'a, od początku nie były, tak? Ja mówiłam na początku, będziemy robić tamto, no i na koniec na moich pazach. Toruń 5 stopni, Wrocław 4. No to nieźle. Aneta, ja kupiłam Milky Pink i podoba mi się, i jak wygląda na podglądzie, czekam na dostawę. Proszę bardzo, tak wygląda. No i wkładam do lampy. Proszę bardzo. Tylko sprawdzę tu. No i skites. Ewelina zapytała, czy te żele nadają się dla osób początkujących? Myślę, że tak. Tylko osoba początkująca musi pamiętać, że jeżeli nałoży za dużo, to będzie spływać. Więc jeżeli ci spływa, to znaczy, że tej ilości żelu jest za dużo i musisz ubrać. Raz, dwa. A, miałam teraz lepką warstwę zetrzeć, żeby pokazać, czy się świeci. Cleaner. Kamera, powiedzmy z góry, niech jest. Proszę bardzo. Jest lepka warstwa. Tak jest, proszę bardzo. Takie odbicie twojego palca, w sensie linii Rękawiczki. Tak? Wyglądało jak linie papilarne trochę. Jowita, dziecko mi przerwało pisanie. Ja jestem przyzwyczajona do flexi żelu z Elizum, więc do konsystencji muszę się przyzwyczaić, ale jestem zadowolona. No i pięknie. Ewelina napisała, dzięki Edytko i serduszko dla ciebie. Dobra, macie, błyszczy się ten kolor też. No i tu mamy ostatni kolor. Alilia zapytała, czy pozdrowimy? No oczywiście, że tak. Pozdrawiamy. Trudno wybrać jeden, wszystkie są śliczne. No właśnie. To jest to. Lepiej mieć wszystkie po prostu. Dobra, mamy i ostatni. Tak, proszę bardzo. No a dzisiaj chyba bym ten wybrała. Tak. Ale zobaczymy na paznokciach jeszcze, jak to będzie wyglądać. Co my tu mamy dalej? Jaki polecasz twój kurs dla początkującej osoby? Zapytała Julia. Ale od razu przedłużać byś chciała, czy po prostu robić sobie paznokcie? Bo jak początkująca, totalnie zacznijcie sobie od mani hybrydowego, a najlepiej od mani BKT, a potem hybrydowego. Okej, jeśli Dobra. Nie potrafisz pracować, będzie ci spływać. Ja pracuję samą poziomującym i nie spływa. Magic, you know. No. Ale to czekaj, to się do kogoś odpisywał, wiesz? Czy... No właśnie, bo to jak zostawisz i się ociągasz, no to zacznie w końcu spływać. Ale jak potrafisz pracować i manewrować żelem poziomującym, no to wiadomo, że jest łatwiej. Chyba, że to było do ciebie, nie wiem. Nie spływa. Dobra, przygotowuję się teraz do cleara. Dobra, nawet taki tips clear wzięłaś. Dobra, tak, tak, tak. Tak. Proszę bardzo. Przemku, powiem ci, że trochę mi przypominasz mojego kolegę z pracy. Też lubi sobie pogadać. Przemek tu pomaga. I dopytuje. Nie wiem, czy tu cokolwiek będziecie widzieć. Taką grubszą, jedną grubszą nałożyłam warstwę. Nie wiem, czy tutaj... Ale nałożymy, no zobaczymy. I wydaje mi się, że jest ciuteńeczkę inna ta konsystencja. Może ze względu na to, że jednak tam są pigmenty, natomiast jeszcze pigment, to jest clear. Ciuteczkę inna, tak jakby troszkę łatwiej pod pędzelkiem się go układa, tak się poddaje bardziej. I tu nic nie widzę, nie? Na kamerze fajnie widać. Tak? Tak. No to ja tak coś tam poszmyrom. Przypomniała mi się sytuacja, jak Agnieszce, że Grzelak też dali przezroczysty, a tam tyle kamer, nie, ona biedna też nic nie widziała. Chyba świateł. No, kamer, świateł. A tu nic nie robiłam i się chyba spoziomował sam tak super. A chyba na boki już spływa mi. Nie widzę. Nie, spływa na boki, dobra. Dobra, to pędzelkiem robimy. Nawet nie zauważyłam, że spływa na boki, no bo no jak to transparentny, na transparentnym jeszcze tipsie, no. Edyta mega mózg. Mogłam sobie wziąć jakiś kremowy, nie? Znaczy, kremowy, no ten taki mleczny tips. Dobra, wkładam do... Jezus Maria. O, tu. Dobra, wkładam do lampy, nie? Wkładaj. Dobra, ja kupiłam przedwczoraj ten żel, napisała Aleksandra. Pierwszy raz nie musiałam piłować żelu, wszystko pięknie się wypoziomowało. Grzesica, tak? Grzesica. A jest opcja uniknięcia bąbelków, bo widzę, że clear póki co ma je cały czas. Może ja coś źle robię. Nie wiem. Można było je tam, wiecie, jak odciągniesz żel, bąbelek wypada i można zażelować. Ale tak wiecie, nie starałam się jakoś tak mega, bo na tipsie to tak... Można je poprzebijać albo patyczkiem, tą częścią właśnie ostrą. Czekaj, czekaj, odpalę sobie kamerę. Proszę. Tą częścią ostrą można je poprzebijać, po prostu i one sobie wypływają wtedy. Dobra, o ile pamiętam, to wynalista w matowej na szablony do uklepywania była, a do dual form twardszy jest po łysku. A dobra, to jest odpowiedź tak. Komuś. Ojojoj, przeleciała mi komentarze. Jeżeli czyjegoś komentarza nie przeczytałem, proszę wrzucić jeszcze raz. Ja zaczynam od ostatniego. Ja wybieram różowe, napisała Zosia. Przedostatni to jest jaka cena tych żeli? Już mówię, mam tutaj taką rozpiskę. Tak, 12 gramów 29,90, 45 gramów 49,90. Ultra tanio. I 90 gramów 89,90. Więc ceny są naprawdę niskie. Bardzo. Już bym powiedziała takie promocyjne same w sobie. Więc się w sumie nie dziwię, że marka dała wam promocję na lakiery, które są super, bo ileś tam przez moje ręce przeszło tych lakierów. Dobra. I co teraz? Lampa 48 watów dalej... 60 sekund. Wiecie co, kochani, Claresa ma fajnie wszystko napisane na stronie sklepu. Wchodzisz, kupisz sobie, nie wiem, tam Milky Pink, kupiłeś Milky Pink, wchodzisz na stronę, bo kupiłaś pewnie sobie, albo nawet jak kupiłaś stacjonarnie, no to wchodzisz na stronę Milky Pink i tam są rozpisane różne lampy, w różnych, jakie różne mają moce i ile trzeba w tej danej mocy utwardzać. Więc każda z was pewnie ma jakąś inną lampę o jakiejś innej mocy, więc tam sobie zawsze sprawdźcie, bo tu, no, nie ma sensu wymawiać wszystkich. Dobra, od czego zaczynamy? Co byś chciał, Przemek, najpierw widzieć? Ja? Dobra, ja już mówię, że tutaj tego tipsa ratujemy. Ja już mówię, że tego tipsa ratujemy. Co on tak pękł wzdłuż? No to dobra, jak robicie korekty na tych tipsach, no to musicie uważać, żeby go jakoś tak za mocno nie przepiłować. A chcesz pokazać, czy robisz na razie dla siebie? Tak, pokazać. No to cały czas uciekasz z kadru, moja droga, więc proszę się. Żeby go nie przepiłować, bo on potem wam pęknie. O, tu wiem, co zrobimy. Co ja mam przewidziane na ten pazur? Muszę tylko zobaczyć, co ja mam przewidziane na ten pazur, bo sobie zrobiłam rozpiskę. Na serdecznym uzupełnieniem baby pinkiem. Dobra, zrobimy sobie tak. A Claresa napisała, że zawsze 60 sekund, nie krócej. Co mam pokazać, moja droga? Dobra, możesz pokazać teraz na przykład górę. Ja sobie go chcę, wiecie, tak scalić, żeby później na niego nałożyć korektę. A na razie zrobimy tak, żeby się po prostu nie rozwarstwiał, bo widzieliście, że on po prostu mi... O, i tak to lampy. O. Dobra, co mamy dalej? Jak z kryciem koloru na pofalowanej płytce będzie widać ciemniejszy kolor? Zaraz zobaczysz. Jednolicie. Zaraz zobaczysz, bo na wskazującym jest naprawdę tam dużo takiego nierówności w kolorze mojego paznokcia, bo jest po prostu bardzo mocno obgryziony, tak? Ma bardzo mocno przesunięte, jest przesunięty wolny brzeg w stronę łożyska, więc jest tego łożyska naprawdę bardzo mało i tam już widać wolny brzeg. Jest, no, masakra, że tak powiem, więc jeżeli to pokryje, to myślę, że twoją pofalowaną płytkę też fajnie zostanie ona pokryta i nie będzie prześwitów. Tylko musisz nałożyć nadbudowę, nie tylko cienką warstwę, bo przy cienkiej warstwie będą prześwity i może być to widać, chociaż niekoniecznie, nie musi, ale jeżeli chcesz, żeby tam coś zakryło, jakieś niedoskonałości, no to leciutki grzbiet nadbudować, leciutki apeksik i będzie zacnie. Czy Przemku, czy wróci seria HPP? Dobre pytanie, Adrianna. Może wróci, zależy, czy to nam przygotuje konkurencję, bo to ona nam wymyślała. Uwaga, ten przezroczysty tutaj bym chciała jeszcze, zanim zacznę, zetrzeć lepką warstwę. Proszę, górna kamera przed wami i Edyta machająca paznokciami. Ty, nawet nie czuję, kiedy rymuję, zaczynam się uczyć. No, to było dobre. Marta, a co to za tipsy na paznokciu Edytki? A, to też wam obiecałam, że wam kiedyś pokażę. No to mogę przy okazji tego live'a Claresy tutaj pokazać, co mam na tym paznokciu, który teraz będę, widzicie, fajnie się trzyma. O, uff. Nie, dobra, już się nie rozwarstwia, bo rozwarstwiał się konkret. Lewa. Rozwarstwiał się konkret, widzieliście taką dziurę, a teraz przynajmniej będę umiała zrobić korektę. Co chciałam powiedzieć? Aha, te tipsy wam szybko pokażę. One były drogie. I takie szybciutkie, to są... To w ogóle nigdzie indziej tego nie znalazłam, tylko u tej jednej dziewczyny Nails Kat Kat. nailskatkat.com. Tak na szybko. Bo wiem, że czatujecie. W Polsce chyba też za bardzo nikt tego nie ma. Nie wiem, może ja nie znalazłam. Czy live będzie zapisane? Będzie. Dobra, Przemku, teraz ja sobie poczytam komentarze. Ułożę się tutaj palcem. Wiesz? A ja idę zrobić ostrość. A ty będziesz robić ostrość, bo ja nie wiem, ja tu kombinowałam, jak to wszystko pokazać, żeby nie pozalewać skóry, a żeby było wszystko w kadrach, więc no dobra, zobaczymy. Ja troszeczkę pewnie będę chciała wyjść czasami z kadru, więc ustawimy tak, że jedna kamera będzie z bliska tak, jak mam położoną rękę, a drugą troszeczkę z dalsza bym chciała zostawić. Pokaż, dobra. Będziesz tak, tak? Słuchaj, Przemek, jedną z tych kamer bym chciała zostawić, że jak będę wyżej, żeby było widać, wiesz, co robię. No dobra, czyli którą? Góra zostawiamy tak, jak jest. Wolę prawą za. Dobra, no to tak możesz zrobić. Dobra, to możesz tak zrobić. Na który paznokieć się skupiasz? Na tym. Serdeczny. A czy to błąd, gdzie to jest? A czy to błąd, jeśli utwardzamy pierwszą cienką? To nie jest błąd, tylko to jest raczej takie niepotrzebne, ponieważ tracisz 60 cały sekund plus czas na no, traci 60 sekund, to po pierwsze, a po drugie to, że już tego poślizgu takiego nie ma jak wcześniej przy nakładaniu tej kulki budującej, więc to nie jest błąd, jednak łatwiej jest potem zbudować i jest szybciej nie utwardzać tej pierwszej warstwy. Czy mogę zmierzyć grubość wolnego brzegu paznokcia, który się popsuł? No w sumie mogę, tylko Przemek proszę tego nie bardzo, nie możemy zaczynać. Pokażę czy nie pokażę? Dobra, no to lewa. To jest ten tips. Zaraz wam pokażę. I on tu ma na... Czekajcie, zaraz wam powiem. Wolny brzeg. A, dobra, tu. Dobra. 0,4. On ma 0,4. I one wyglądają... Dobra, szybko pokażę, na czym będę w ogóle budować, bo myślę sobie, że nie każdy tutaj kuma, o co chodzi z tymi tipsami. To były takie tipsy, które były nałożone od samej skóry na paznokieć. I na tym paznokciu zrobimy korektę, więc tu macie naprawdę masno, bo to już tak z 2 tygodnie miał ten paznokieć, tak? Na takim tipsie, lewa, taki tips przyklejemy do paznokcia i już go tak zostawiamy. Tylko teraz wziąłam za duży. Wziąłam za dużo. I już go tak zostawiamy. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak się taki paznokieć robi, to Comic Nails odcinek. Tam robiłam takiego pazura. A teraz szybko korekta. Dobra, zaczynamy od górnej kamery, Przemysławie. Proszę bardzo. Zrobię sobie najpierw cienką warstwę i zrobimy taką korektę na już takiej budowie bez, że tak powiem, wycięć. A, ważna rzecz. Ważna rzecz, dobra, to sobie przypomniałam. Zmierzę, ile on ma w strefie stresu, żebyście wiedzieli, że nie będę jakoś mega dużo budować, bo już sam tips ma jakąś grubość. Tak, strefa stresu. Tak, i teraz pokażemy to w kamerze lewa. Proszę bardzo. 0,4 milimetra. Więc tam powiedzmy z milimetr żelu jeszcze mogę zarzucić milimetrem, o. Oj, przepraszam, tutaj i góra, tak? Dobra. Mhm. Oj, z boku też ładnie wygląda. No, Edyta. Takie kamery tylko w kursie. Ale dzisiaj wyjątkowo i tutaj. To nawet do nagrywek tak nie ustawiamy, no. No nie. Ja tak trochę niezdarnie muszę wyglądać, bo naprawdę muszę być w tym jednym miejscu. Poza tym tak naciskając palec trochę fałdy lateralne nachodzą mi na paznokieć, więc muszę uważać, by nie dotknąć skórki. Olga napisała, jak wy mi życie ratujecie tym kodzikiem. Dzięki wielkie. Dobra, mamy cienką warstwę i widzicie, jakie jest krycie na przezroczystym tipsie. I tutaj jest trochę czarnego, bo tam mi po prostu lakier czarny wpłynął pod paznokieć. Już nie chciałam piłować, bo wiecie, no, się już połamał. Już sam bez tego się połamał. Więc takie jest krycie. Może zobaczę w innej kamerze. Poczekaj, Przemku. Tak? To jest taka ultra cienka warstwa i widzicie, jak wygląda krycie, nie? Takiej cieniutkiej warstwy. Więc można sobie fajnie nim przecieniować od skórek, nie? Dobra, lecimy z budową. Czyli to samo, co wcześniej pokazywałam już na tipsach. Po prostu muszę sobie wziąć do ręki. Po prostu biorę kulkę, nie za dużą, bo to nie jest taka budowa na szkielecie, ten szkielet jest dość gruby z tego tipsa, więc tu nie trzeba jakiejś mega grubości nakładać, najwyżej dołożę. Dobra, ty tam, Przemek, czatuj. Staram za tobą nadążać, no, ale ja wiem, takie szybkie ruchy. Teraz to dopiero będę szybko, żeby mi to na skórki nie pospływało, bo wiesz... Och, Boże, jaki jest piękny na moim palcu, na mojej dłoni. I już bąbelka nie ma. Dobra, co my tu mamy? Popieram grzechu. Wiecie, do czego się nadawają długie paznokcie? Do rozdłupywania jajek. O Boże. Co wy pod czym tu się podpisujecie? Aj, dotknęłam skórki i teraz się będzie to zalewać. Ojej, ojej. Dobra, muszę wyjść. Ale mnie wystraszyłaś, człowieku. Muszę wyjść, ale sorry. Gdzie? Kończymy live'a? Z kadru. Ach, z kadru. Nie wiem, w której będę kamerze, ale no muszę tutaj ratować. Bo tutaj to jest właśnie ten przykład tego, że ja nie mogę sobie odpowiedniej grubości tutaj nałożyć, bo on jest płaski, ten pazur. On nie ma tak, jak w korekcie będzie. Zaraz wam pokażę, czego tutaj nie ma. A, tu mi się zacznie zaraz rozpływać. On nie ma od skórki miejsca na ten apex. Ja nie mogłam spiłować więcej, bo to był plastik, to bym musiała całą budowę usuwać, więc dlatego właśnie, kurczę, tu jest ciężko spoziomować, bo nie mogę sobie tego nałożyć więcej. Muszę się teraz odwracać do góry nogami. Ale tu nie szkodzi, bo z wolnym brzegiem nic się nie stanie, bo to jest tips tam, to się nie połamie nic. Przy naturalnym paznokciu już by tutaj był problem z odwracaniem. Jak ładnie się to spoziomowało. Będzie bez piłowania, będzie. Miałam piłować dzisiaj, ale chyba nie będę. O kurde, no. Tego nie mogłam wcześniej przetrenować, bo mam tylko jednego takiego paznokcia. No. Dobra, co my tu mamy? Który kolor jest najlepszy do Frencha? Zapytała Karolina. Myślę, że do Frenchy na pewno natural będzie super i na pewno milky pink, bo ten baby pink może być trochę za bardzo różowy i niektóre osoby, dla nich to będzie zbyt sztuczne, ale jak najbardziej też dobrze będzie wyglądać taki French, tylko to jest już kwestia preferencji. Widzicie, dobra. Ja w ogóle nie wyciągam ręki z lampy, nie? Ja troszeczkę ciepła poczułam. Sandra napisała, już nadrabiam dodanie łapki, a ty upewnij się, mój drogi widzu, czy też udało ci się dać łapkę. Bo czemu nie, nie? Edyta, co tam tak patrzysz? Czy te tipsy są opłacalne i trwałe? To się ukaże. No nic, czekam aż się utwardzi i chcę zmierzyć go bardzo, ile go tam nałożyłam, bo udało mi się zrobić dobry, ładny łuk. Chcę wam też pokazać, jak to wszystko... O, zgasł. Jak to wszystko wygląda. O kurde, teraz muszę sobie tylko wybrać kamerę. Lewa za już jest. Lewa za, proszę. Tak wygląda. No, już go nie będę piłować, on już jest ready. Tylko tutaj troszeczkę wylałam, a to sobie tylko trochę od spodu podpiłuję. Widzicie, ładny łuk jest zrobiony. I muszę go zmierzyć, kurczę. Może od tej perspektywy też. I pazur ready, no, pazur gotowy. Może tak. Gdzie ta ostrość? Tu. Troszkę ten spód podpiłuję, i, bo tak, jest za cienko, cały wolny brzeg jest za cienki, bo odwracam do góry nogami. Więc trzeba będzie ten spód trochę podpiłować, bo stamtąd spłynął ten żel. No ale mimo wszystko, no, kurde. Uwaga, przecierom. Czyli ta kamera, proszę bardzo. I w dół, pamiętajcie zawsze, bo to ma lepką warstwę, na boki, w dół, w boki, w dół, w dół. Nie wcierajcie sobie lepkiej warstwy w skórę, moi drodzy. Jeszcze jeden, bo ten był jakiś taki chyba już używany na czymś. Dobra. Jeżeli komuś na czacie nie odpowiada jakaś osoba, to po prostu obok niku są trzy kropki. Możecie sobie kliknąć i wyciszyć osobę i nie będziecie widzieć jej komentarzy. Taka informacja. A dlaczego my nie blokujemy? No bo jest wolne słowo. Niech sobie mówi każdy, co chce. No. Dobra, podpiłuję ten wolny brzeg. Troszeczkę sobie tutaj, o. Jeżeli nie nazywa nas od brzydkich epitetów, no to... Dobra, zaraz robimy prezentację. Jakie mam kamery do dyspozycji? Do prezentacji? Myślę, że z dwie. Ta może być jak chcesz, ale tak ręki, bo nie wykręcisz. Okej, coś tutaj pilnikiem ukruszyłam. A, bo tam było to pęknięcie, zapomniałam o pęknięciu. Edyta. Powiedz kiedy. Dobra, zawidzę, tak? Zaraz złomia ręka. A to daj może inaczej do tej ustawy. Do której? No, lewa za, bo prawa za. W sensie lewa albo prawa, o tak. O. No. Widzicie, błyszczy się gotowy pazur, nie? No tu jest pofalowany, bo ja tam miałam to pęknięcie, więc tu by trzeba było po prostu to jeszcze trochę popiłować. No, prawa też tu może ładnie. No i ten czarny tam prześwituje troszkę, no. No i nie jest źle. Dużo lepiej ten pazur wygląda. A, ty już wyłączyłeś. Chciałam tylko jeszcze z boku pokazać. Dużo lepiej wygląda niż wcześniej. Tak naturalniej, nie z tego boku. A, z tego boku. Z tego, bo wcześniej był taki płaski, brzydki. Zresztą będziecie widzieć w odcinku. A teraz ładnie ten łuk umiałam nadbudować tym żelem i kurczę, odzyskał nowe życie. Edyta, ale i przy skórkach ładnie. Bo teraz się wystraszyłem. Jeżeli Claresa wydała taki produkt, a my sprzedajemy pilniki, to my musimy kończyć tego live'a, bo Claresa nam zabierze wszystkich klientów. Nie będą kupowali ludzie pilników. O kurde. I co ty na to? Nara. Koniec, kończymy live'a. Dobra, lecimy dalej z tym. Nie no, żart, lecimy dalej z tym. To był Baby Pink. Następny będzie Natural. I ten Natural sobie... Gdzie? Natural był na wskazującym. A nie, wskazujący to... Olek zapytał, czy można go teraz pomalować, czy one mają swoje kolory? Co? Czy można go teraz pomalować, czy one mają swoje kolory? Mają swoje kolory, ale można jak najbardziej nałożyć, tylko bez zdejmowania lepkiej warstwy, od razu na lepką warstwę nakładasz jaki kolor chcesz, hybrydy, lakieru hybrydowego, no i utwardzasz i top, albo jeżeli to jest lakier hybrydowy, który nie ma lepkiej warstwy, no to do domu. półutwardzeniu. Dobra, lecimy z paznokciem środkowym, to będzie uzupełnienie z delikatnymi łatkami, prawa. Najpierw, żeby mi się dobrze poziomowało i żeby mi się dobrze budowało, zrobię sobie tutaj łatkę. Widzicie, bo jest pęknięcie, bo to też była rekonstrukcja. I z drugiej strony też sobie zrobię łatkę. Nie będzie tego widać. Z drugiej strony jest bardzo podobnie, więc sobie zrobię też łatkę. Chcę tylko poprawić trochę kształt, bo widzę, że coś musiałam sobie tu zniszczyć. Aneta, co to za wacik? Takie testuję bezpośrednio od producenta i na razie póki co są naprawdę fajne. Nie wiem, czy w Quloo ich nie będzie czasem, ale właściwie na Drillo. Dobra, troszeczkę zmatowimy. Przygotuję go sobie i już lecimy z Milky Pinkiem. Jeśli macie jakieś pytania, a ja jeszcze tego pytania nie przeczytałem, a już go wkleiliście, to wklejcie jeszcze raz, a jeżeli nie macie pytania, to jest czas na to, żeby wyszukać pytania. A nie, tu nie trzeba łatki, tylko z tej jednej strony zrobimy łatkę, dobra. Dobra, dużo cierpliwości i śmiechu, kochani, na czacie. Żałuję, że dalsza impreza mnie ominie. Pozdrawiam, pozdrawiam stokrotka. Rozumiem, że musisz już iść, więc miłego tam popołudnia. Nadrób w wolnym czasie live'a. Czekaj, ułożę się i... Dobra, jesteśmy. O, ale z góry ujęcie. Edytor. Dobra, jest łatka. Tyle mam żelu. Tyle mam żelu na pędzelku. Odciągnęłam fałdę i sobie zrobimy tutaj łatkę. Myślę, że z tej lepiej widać. Czy będą prezenty od Przemcia? Nie wiadomo, Karolina, ale wątpię. Uciekłeś mi z ostrości. No, tutaj... Musisz sama zobaczyć, tak? Tak. Dobra, to już mniej więcej wiecie, to też nie ma być szkolenie, tylko prezentacja żeli, więc też nie do końca tu... A, pewnie sobie zalałaś i uciekłeś, bo widzę pędzelek. Też trochę zalałam, patyczek. No. Trochę zalałam, o, dobra. A se trenowałam wcześniej i mówię, o super, ale wyszło, nie? A teraz jak robię na live, to nie wyszło, nie? Gdzie można kupić live. Te przeroczyste tipsy? Jest live. Jaki jest... Było wcześniej, Paulina, to pytanie. Tak, weźcie tam, zbombardujcie Claresę, może wam wstawi do sklepu. Czym zbombardować? Pytaniami. Pytaniami. Claresa, weźcie tam, ogarnijcie, serio, spoko rzecz. I do waszych żeli bardzo kompatybilne, bo nie trzeba piłować. To jest Nails Kat Kat. Długo bardzo czekałam na wysyłkę, to jest chyba ze Stanów, czy gdzieś tam skądś szło... Masakra, więc tam Claresa, ogarnij to. Serio, fajna rzecz dla początkujących, nie? To może się dogadamy i będziemy firmować to twoim nazwiskiem, Edyta. No. Dobra. Jak klepniesz. Przepraszam, jestem dzisiaj trochę pociągający. Dobra, wiecie co, przypiłuję to sobie, żeby mi tutaj brzydko... Bo tak wylałam, nie? Gdzie to będzie widać? Tutaj, prawa za. Prawa, no, bo to tak brzydko mi tu wystaje, a chcę, dobra, chcę sobie tak zbudować, żeby nie musieć za dużo piłować. A Julcia zapytała, Edytko, jakim pędzelkiem pracujesz? No, na razie GMDL, ale to jeszcze tych nie mam w sprzedaży, więc tak nie bardzo chcę. A marka o tym Claresa mówić. Napisała, że pracujemy nad tipsami. Widzicie? To już by w ogóle się robiło pazury ekspresowo, nie? A Kate zapytała, co robić, aby nie było zapowietrzeń. To jest temat rzeka. To jest naprawdę temat rzeka i takich przyczyn jest tak dużo, żeby nam brakło live'a, żeby to wszystko omówić. Możesz wstawić swoje prace do kulochłosty. Ja postaram się ogarnąć tam jakąś, może znajdę przyczynę akurat, która u ciebie się dzieje. Dobra, widzicie? Nie ma? Górnej, tak? Czy tak, z nie, z prawej. Prawej, proszę bardzo. Nie ma tutaj tej dziury, która była wcześniej, więc mogę sobie spokojnie zrobić korektę. Więc lecimy. Korekta już na takim normalnie, tradycyjnym. Wcześniej był tutaj żel. Taka normalna korekta, jak zawsze się robi. A, miałam zmierzyć. Jak mnie wystraszyłaś. A to jest ten do niczego? Tu mam. Prawdomierz. Miałam zmierzyć, ile tam tego żelu było, wiesz, Przemku? Jak nie masz nic, to dopiero wtedy idziesz kupić taki grubościomierz do niczego, tak? Było 0,4, a jest... O kurde, do której... 1,1. Z tej kamery, albo z tej kamery, albo z... 1,1, czyli tak... Oj, nie chcę sobie zrobić dziury. O nie porysowałam. Widzicie, nie porysowałam. Nie porysowałam. A delikatnie tu. Delikatna mini dziurka. W każdym razie 0,4, czyli 0,5 mm było... Nie, 0,7 mm. To dobrze, dobrze. Dziękuję. Dobra, lecimy z Milky Pinkiem. Czyli tradycyjna korekta, taka, których się też w sumie najwięcej robi w salonach i taka, których też się najczęściej... No, jak sobie przedłużamy paznokcie, to potem praktycznie później to już tylko korekty robimy, tak? Uzupełnienia. Może się nawet Baby Boomera uda zrobić, nie? Czubek biały. Oj, ty kombinatorze. Dobra, wiesz co, Przemek, ja sobie wyjdę z kadru, bo muszę sobie te fałdy odciągnąć, bo inaczej wszystko znowu pozalewam. Więc wychodzę z kadru, no dobra, tu se pożeluję. Karolina, pytanko. Czy już testowaliście jakieś produkty tej firmy? Zaopatrzyłem tak, hybrydy. Się w podstawowe produkty i kolory są naprawdę boskie. Tak, i też potwierdzam, lubię. Dobra, teraz już możesz, Przemku, pokazać, bo już będę budować. Dobra. I on już tutaj był z Apexem zbudowanym. Strefa stresu była zabezpieczona, więc tak za dużo pola do manewru nie mam, jeżeli chodzi o poziomowanie, bo tylko tutaj przy skórkach będę żelować, a resztę tak muszę ściągnąć. Więc może pokażę troszeczkę inny styl pracy, może troszeczkę cienkim pędzelkiem. O właśnie, cienkim pędzelkiem trochę pokażę, że też można sobie poziomować te żele. O, tu już leci fajnie na skórę, elegancko. No, tu musiałam uciec z Przemku, bo wiesz... Tu sobie dożeluję. Nie wkładam głowy. Okej, co my tu mamy dalej? Staram się nadążać za Edytą, wiecie, bo patrzę... No bo to, wiesz, też spływa, no jak ja... Mam przed sobą 5 wielkich telewizorów, w sensie spływa. I tak obserwuję, jak dotykasz skórę, no to ci spłynie, no. A że Edyta dotknęła, no to spłynęło jej. Dobra, myślę, że jest gites. Chciałam piłować dzisiaj na live, ale chyba nie będę. Kurczę. Jestem zniesmaczona. Ale może wskazujący się tak uda zrobić, żeby tam trochę coś zmaścić, żeby to popiłować. Nie, dobra, popiłuję. Popiłuję. Jaka walka wewnętrzna. Ja mam 8 mm, 9 w tym cienkim, czyli 9 spoko, spoko. Tylko to nie jest taki ultra cienki jak na przykład igła, tylko to jest taki troszkę grubszy, cienki pędzelek. Nie wiem jak cienkim, bo nie testowałam z cienkim, takim ultra cienkim pędzelkiem, jakby to się poziomowało. O kurde, poruszałam i teraz nie wiem ile się utwardzało. Wiecie co, zrobiłam od nowo 60 sekund. Bo ruszyłam ręką, bo ona jest dotykowa. Tam było już z 20 pewnie, nie? Dotykowa czy na czujnik ruchu? Na ruchu, tak. I on się ładnie tak świeci troszeczkę w lampie, ten Milky Pink. Fajne to jest. Tak się trochę tak neonowo, tak fajne to. No dobra, mam jakieś komentarze? Hejka, widziałam w czwartek, chciałam go kupić ten żel i się zastanawiałam, polecasz go? Zapytał Piotr Fleming. Wiesz co, Piotrek, lubię ten styl żelu, bo jest, jak nałożysz grubiej, to jest naprawdę twardy, a ja lubię twarde. Jak chcesz, żeby był elastyczny, to po prostu nakładasz mniej. A Claresa cię uspokoiła, Edyt, tylko dłuższe trzymanie w lampie nie szkodzi żelowi. Dobra, uff. Wydaje mi się, że po prostu może się trochę inaczej piłować, ale no nie wiem. Jak nie szkodzi, to nie szkodzi. Dobra. A, dobra, rozlał się, będzie piłowane. Rozlał się z boku. Będzie piłowane trochę. Dobra, prawa, o. Ale widzicie, jaki ładny łuk? No, kurczę. Dobra, teraz lewa, bo trzeba zobaczyć, czy się świeci. Aż będzie mnie bolało, żeby depiłować, bo on się błyszczy, nie? Widzicie? To będzie boleć, to piłowanie, tak mentalnie. Dobra, to rozlanie na pewno muszę tutaj wypiłować, ale dobrze się tam rozlał, bo tam też trochę było mało tego żelu i tam było pęknięcie, więc to fajnie, że to tam wpłynęło mi. A, włączmy sobie pochłaniacz, proszę Państwa. Po to go tutaj przygotowałam. Chyba to będzie musiała być kamera lewa. Proszę bardzo. Trochę niżej, jakbyś mogła, byłoby ekstra. Czy będzie jeszcze Crazy Challenge? Może będzie, może będzie. Chciałabym zobaczyć, jak pracujesz na frezach serii Turbo, zapytała nas. Z czego? Na frezach serii Turbo. Kurde, wyłączam ten buchanie, żeby cię nie słyszę, Przemek. Z czego? W frezach serii Turbo. Przemek, miłego popołudnia, tymczasem w Polsce... Jak mi się trafi modelka, to popracuję Turbo, ale ja mam tak miękkie skórki, że Turbo niestety by... A to no nie. Fajne pytanie. Czy ten żel jest raczej z tych elastycznych, czy twardych? To przed chwileczką odpowiadałam na pytanie, które troszeczkę się z tym łączy. To zależy, jaką położysz warstwę. Jeżeli położysz cieniutką warstwę, to on będzie elastyczny. Na przykład tutaj położymy dużo cieńszą warstwę na tym plaskaczu moim, niż nałożyliśmy na przykład tutaj. Dobra, Przemku, ja sobie będę piłować, czytaj mi po prostu pytania, będę sobie piłować, a widzowie sobie będą patrzeć, jak sobie zapiłuję. Czyli to jest moment, w którym proszę was, żebyście jeszcze raz sklejili komentarze, których przeczytałem. Ostatnie, jakie widzę, to Anna Teneryfie, która ma godzinę wcześniej niż w Polsce, czyli u nas jest teraz która? 19:25? Tak. Tak. Fajnie się piłuje, spoko jest, serio spoko. Coś mi tak troszeczkę przypomina Easy Shapes Indigo. Troszeczkę, takim kilkoma procentami. O. Czy testowaliśmy pinniki Claresy? O nie, to ja tego nie testowałam. Dobra, czy ten pinnik... Dobra, biorę opaskę, bo tam mi wpadło trochę do sinusa. Teraz możesz pokazywać jak coś. A w którym miejscu? Dobra, lewa. Nie wiem, żadnym nie widać. Skupiam się na kadrach, żeby ta nie wychodziła. Okej. Czy ten... Czytałem znowu ostatni komentarz. Czy A jest jeszcze jakaś inna kamera. Sorry. Co? Jest jeszcze jakaś inna kamera. No nie ma. Czy na ten żel można przymocować, przykleić tipsa, takiego jak z ostatniego filmu ze zdobieniem Cartoon Nails? A to nie wiem, to by trzeba było zapytać Claresy. To pewnie też będzie zależeć od płytki paznokciowej dużo. Jeżeli... No. Myślę, że będzie... Daj na mnie. Będzie tu większe prawdopodobieństwo, że to się wszystko utrzyma, bo to jest jednak plastik. Że jeżeli nałożysz najpierw bazę, primer bazę, utwardzisz, i na tym żelu przyłożysz właśnie te tipsy, to wtedy tak. Ale tak bezpośrednio na płytkę nie wiem. To tutaj trzeba byłoby przetestować na jednym paznokciu. Powtórzę pytanie, bo nie wiem, czy było zauważone. Czy próbowaliście akrożeli firmy Makart, o których wam kiedyś wspominałam? Nope. Mało polskich marek ostatnio, mało. Kiedyś tylko polskie marki, a teraz ostatnio mało. Słucham. Edytka. Rozlany żel trzeba zdjąć do zera, ale to powinnaś wiedzieć od Pauliny Pastuszak. Co? Rozlany żel powinna zdjąć do zera, ale to powinnaś wiedzieć od Pauliny Pastuszak. Wątpię szczerze, że ona coś takiego powiedziała. Ale jak do zera? No ze skóry zdjęłam, ale jak do zera? Czy ten pilnik różni się od klasycznych pilników Dilo, czy ten żel potrzebuje bazy pod spód? Dwa pytania w jednym. Ten pilnik biały różni się od klasycznych pilników Drillo, bo ma trochę inne... A dobra, no, to jest Claresy Live, no to uszanujmy. Różni się. A odpowiedź na drugie pytanie, czy ten żel potrzebuje bazy pod spód? W zależności od tego, jaką masz płytkę paznokciową, myślę, że w większości wypadków nie, ale zdarzą się osoby, którym po prostu się niektóre rzeczy gorzej trzymają, no i to wtedy warto nałożyć bazę. I wszystkie bazy z Claresy są kompatybilne. Okej. A czy będzie dalej prowadzona seria Czyja praca lepsza? A nie wiem, co to za seria. Przemku, mówisz za cicho, wiesz? Dobra, bo masz pochłaniać, słyszę. Dobra, i tutaj właśnie, wiecie dlaczego chciałam popiłować? Bo chciałam wam pokazać, że można nałożyć sobie na taki spiłowany paznokieć cienką warstwę tego żelu i on się będzie błyszczał ładnie. Więc można ten żel potraktować jako top. Sobie fajnie tutaj zbaferuję wszystko. Dobra, co pokazać tam? Na razie nic. Na razie przygotowuję do nałożenia tego samego żelu jako top. Paznokieć, tylko muszę tu z każdej strony popatrzeć, czy tam czegoś nie przeoczyłam. I zaraz będziemy nakładać cienką warstwę, taką, która będzie się potem po prostu błyszczeć. Nie będzie budującą warstwą, tylko błyszczącą warstwą. Będzie, czyli ta multifunkcyjność tutaj zostanie pokazana. Dobra. Jeżeli zawsze daję bazę pod żel, to popełniam błąd, czy to nie zaszkodzi? Mnie na szkoleniu uczono, że zawsze powinnam dać ścierkę z bazy pod żelem. No to wszystko zależy od produktów, kochani. Widzicie, że jest mnóstwo producentów i każda marka będzie uczyła tak, pod swoje produkty. Niektóre bazy hybrydowe absolutnie nie można nimi budować paznokci, ale są producenci, są fabryki, są technicy, którzy opracowali bazy hybrydowe, którymi można budować. Więc wszystko zależy od tego, jakiego produktu używasz i jakie są zalecenia. Można, nie trzeba. Na przykład tutaj można nałożyć bazę do tych Soft and Easy, ale nie trzeba. Wszystko będzie... Nie ma żadnej kamery. Wszystko będzie zależało od twojej płytki paznokciowej. Jeżeli się wszystko pięknie trzyma, zawsze nigdy nie miałaś żadnych problemów z zapowietrzeniem, no to nie będziesz musiała nałożyć bazy. Przypuszczam. Bo jeszcze może być tak, że jednak będziesz musiała. Też wszystko zależy od wykonania, od lampy. No, tam czynników jest naprawdę dużo. Dobra. Tutaj był... Nie, czekajcie. Który tutaj był? Ja teraz zaszalałam. Środkowy Milky Pink. Dobra. O, to jest takie ciekawe pytanie. To raczej do Claresy. Czy Claresa jest produkowana tam, gdzie Semilak lub jakaś inna ze znanych marek, czy to jakaś podmarka? Dobra, Przemku, teraz prawa za. Proszę bardzo. Będziemy nakładać cienką warstwę, no tak, żeby sobie tutaj zrobić połysk z tego żelu. Ten sam, Milky Pink. Okej. Go sobie podsuwam. Jaki akrylożel jest najlepszy twoim zdaniem, Edytko? Zapytała. Jakie co? Akrylożel. A to zależy, do czego chcesz użyć tego akrylożelu, moja droga. Do dual form, myślałem, czy do... powiesz tak trochę podchwytliwie. Taki, który jeszcze nie powstał. No, na przykład. Okej. Tam przy skórkach dojedziemy głębiej, ale to już sobie cienki wezmę pędzelek. A Madzia zapytała. Bo przy live to jest różnie. Jakie są kolory tych żelów, które testujesz? Baby pink. Myślę, lewa. Że muszę ci włączyć kamerę. Baby pink. Natural. Milky pink to jest ten, który mam teraz na środkowym. No i clear. Okej. Teraz mam na środkowym Milky Pink. Dobra, dziękuję. Czy to pojemniki większe od tego żelu to te 90 gramów? To są, i dobrze powiedziałaś, te większe to są właśnie 45. Proszę bardzo. 45, czekajcie, tak sobie pokażemy może. To jest 45, a to jest 12. Do której? Może tu z boku? No nie da rady. Ta. A ta z boku też jest bliska? A jedynie tutaj, do tej. Te? Do tej? No. Na twoim OBS-ie sobie zobacz. O. No dobra, dobra, widzimy. Ty tam starasz się. Czy to prawda, że do poliżelów Claresy używamy cleanera, czy jest jakiś specjalny płyn do tego? Do czego? Do poliżeli z Claresy, dobrze pamiętam? No to tutaj na czacie ktoś odpowie, Przemku. Dobra, ja muszę na chwilę wyciszyć headset i zrobić wiadomą rzecz. Ja sobie to poziomuję teraz i będę, wiecie, żelowała tak, żeby było wszędzie. Teraz muszę uciec, bo teraz lewa fałda, to tam nie sięgnę wzrokiem. Ja wracam, Edyta uciekła. Truskawka. Jak to jest, że wydaje się, że nakładasz dużo produktu, a tak cienko wychodzi na paznokciu? Zdecydowanie brakuje mi doświadczenia, a pazury robię sobie z 8 lat. no w tym Ci pomoże po prostu grubościomierz. Ja bardzo długo już pracuję z tym produktem i potem masz już miarkę w oczach, że tak powiem. Okej. Claresa odpisała, do poli żeli używamy cleaner. A Justyna zapytała, czy te żele są gęste, mają konsystencję galaretki? Takiego budyniu bardziej niż galaretki. To jest tak, jakbyś zmieszała sobie galaretkę z żelem poziomującym. O, na początku tak nie do końca się poziomuje, ale jak poczekasz chwilę, to on się tam wszystko wsysa. Dobra, bo ja tutaj potrzebuję, wiecie, troszeczkę światła, takiego innego. O, teraz możecie zobaczyć, że ładnie sobie po prostu takimi pociągnięciami wypoziomowałam wszystko. O, jak widzicie dzióbek na czubku wolnego brzegu, to tego też możecie ściągnąć. O, żeby nie było, wiecie, takiego, jakby to nazwać, kaczego dzioba na czubku. Drugą stronę też można to zrobić, żeby było jeszcze cieniej. Kurde, o, tu jest fajne. No i ładny łuk. Dobra, i do lampy. Ale zanim włożę do lampy, to jeszcze sobie pooglądam, czy tam czegoś nie przeoczyłam. Co to jest, rozlane, czy co to tu jest? Dobra, mam trochę na skórze było. Emilia zapytała, czy te żele pieką w lampie? Bardzo fajne pytanie dla osób, które dopiero wbiły albo jakiś czas temu wbiły na live'a. To są żele, które mają obniżoną tę temperaturę polimeryzacji, bo praktycznie nie zdarzyło mi się pracować żelem, który podczas polimeryzacji, czyli utwardzania, to są światłoutwardzalne produkty, czyli podczas utwardzania w lampie, żeby nie wydzielało jakiegoś ciepła. Zazwyczaj jest to takie ciepło, które no, po 3 sekundach musisz wyjąć z lampy, bo po prostu zrobisz pod siebie z bólu. A te normalnie wkładasz do lampy, nawet przy przedłużeniu sobie tak zrobiłam, że włożyłam do lampy i nie musiałam wyciągać. Więc jakaś tam ta temperatura wzrasta do pewnego momentu, ale nie przekracza tego progu bólu. I to też będzie zależało od tego, czy masz przepiłowaną płytkę, bo niektóre osoby na pewno będzie piekło mocno w lampie, ci, co mają mocno przepiłowaną płytkę albo są po prostu bardziej już wrażliwe, no to kto wie, no mogą odczuwać jakieś dyskomforty. Ja w ogóle nie czułam dyskomfortu i muszę przyznać, że jeden z mniej piekących to jest żeli, znaczy piekących. To jest żel, który mnie osobiście nie piekł. Poruszałam sobie tutaj. No dobra. Chcę sobie włączyć 10 sekund na lewą stronę, bo trzymałam źle i boję się, że mi się lewa strona nie będzie ładnie świecić, więc sobie włączę tutaj i sobie lewą dopiłuję. Bo ja gadam, to się cała ruszam i to potem tak patrzę, mówię, o Boże, jak krzywo wsadzone do lampy. Tak. Hej Edytko, lakiery Claressy używam od dłuższego czasu, jestem mega zadowolona, mocno napigmentowane, w zależności od serii. Rewelacyjny Top Diamond No Wipe. No i pięknie. Maja napisała, muszę pochwalić Claressę nie tylko za produkty do paznokci, ale też za produkty do makijażu. O. Emilia napisała, dziękuję za odpowiedź. Patrycja, Edytko, czy testowałaś może żele z Wiktorii Wyn serii Mousse? Nie. Mousse? O, przepraszam, jak to się czyta? Mousse? Dobra, już wiem, że trochę z kształtu go poprawię, ale ogólnie jest taki, no... Dobra, gdzie mam pokazać? Prawa. Dobra, proszę. Jest jeszcze z lepką warstwą. Widzicie? A Melka napisała tak. Może i faktycznie nie potrzebowałam zamawiać nowych lakierów i żeli za 180 zł, ale jak dają rabat, to trzeba brać, na pewno się przyda. No i mamy połysk. Cię błyszczy się fajnie. Trochę sobie go z kształtu poprawię, bo widzę, że tu... Ale tylko z kształtu, więc już nie będę nic więcej robić, tylko z kształtu chciałam. O. Dobra. No. Ciastkowa zapytała, czy testujesz kiedyś lakiery z Semilak? Chyba były w serii, nie? 12 kolorów. Kochani, lecimy z tą ostrą odnową po rekonstrukcji i na tym paznokciu miałam wcześniej nałożony natural color. Widzicie, że będą dwie konkretne łatki do zrobienia, tutaj mam, więc je zrobię kolorem natural. Czyli ten drugi z lewej. Tak, drugi z lewej. Tak się prezentują te dwa poprzednie kolory. Nie, lewa. Lewa? Lewa, dwa poprzednie Takie mleczno-różowe bardziej, ten to taki totalny mleczny, ten taki róż, a tutaj mamy taki beż-beż. Oj, teraz. Beż-beż. Lekko rozbielony. Aha, dobra, bo już tutaj muszę go jeszcze troszeczkę zmatowić, troszeczkę go tłuścimy. A Kamila zapytała, Edytko, czy po nałożeniu i utwardzeniu topu piłujesz wolny brzeg pilnikiem? Nie trzeba. Troszeczkę spiłowałam z jednej strony, bo widziałam, że tam tym żelem za bardzo wyjechałam i była taka multka, więc tak troszeczkę przejechałam, żeby tego, no, tej multki nie było. Żeby był fajny, równy czubek. Okej. Okay. Co my tu mamy dalej? Ale sobie zalałam cleanerem palec. Moment jeszcze. Jeszcze moment, tak? Moment, tylko go wysuszę w pochłaniaczu. Tak gichnęłam tym cleanerem. Julia napisała, kupiłam Baby Pink. Kamila już była, tu odpowiada. Patrycja, jakich form używasz? Chodzi o te, które nie zawijają się do dołu. To pytanie już ma do. A, to AliExpress. A, to może coś innego. Claresa napisała serducho, Magdalena. Jaki żel, Edytka? Edyta, polecasz dla osoby odpornej na wiedzę? Może nie odpornej, co po prostu takiej, której nie wychodzą paznokcie, choćby nie wiadomo jak kombinowała. Chyba akrylożel, jak ktoś jest naprawdę taki oporny. Taki totalnie oporny. Oj, głowa. Dobra, Przemku, robimy łatkę. Robimy łatkę, tak? Tak. Dobra, to róbmy łatkę. Alina napisała tak. Ja kupiłam milki, chyba nie dam rady. I to od razu 90 gramów. Jak szaleć, to szaleć. Karolina zapytała, czy live'y będą teraz częściej? Dobre pytanie, Karolina. Zapytajcie Claresy, bo tego live'a to tylko i wyłącznie dzięki nim dzisiaj macie. Promocję. Tak by nie było. 40% na lakiery hybrydowe z kodem QULOO. Ale wpadł, nie? Ale to chyba widzicie, bo jest przypięty komentarz, prawda? Dobra, upiłuję to potem. A Weronika zapytała, ile masz dyplomów? Zmień kamerę. Przeszło 70. Ile? Może teraz już więcej, bo jeszcze doszły nowe. Co ty gadasz? 70? I, kurczę, nie... No... Nie, musiałabym powiesić wszystko na ścianie, bo ja mam tu trochę, tam trochę, wiecie, po tej przeprowadzce. Coś jeszcze mam do wydrukowania, muszę wydrukować. Nie wszystkie mam w ramkach. Kingsley zapytała. Edytka, jak robisz taką łatkę, to żel się nie wlewa. Trochę mi się wlał, bo zrobiłam błąd i odsunęłam fałdę lateralną patyczkiem i się tam trochę wlał. Ale spokojnie, jak się utwardzi, to tam już luzik, to się potem wypiłuje. I druga łatka, ale nie wiem, czy tutaj dam radę tak do kamery to pokazać. O, tam jest fajny kadr, widzę ten, tak? Od góry, tak? Od góry, od boku, od góry. Nie wiem, Przemku, nie wiem. Ja się będę starała, ale... Zostawię od góry, co? No, patrz tam, jak się układam. Ja się tu jakoś to postaram ogarnąć. Dobra, to wybaczcie, na razie nie będę czytał, na razie się skupię na ujęciach. Tu wam trochę pokażę. Trochę tutaj. I szybko do lampy. O, ale uciekła. No, bo szybko do lampy, żeby się to nie zaczęło rozlewać, tak jak wtedy. Co może być przyczyną tego, że pęka paznokieć przy wolnym brzegu i odpada? Przedłużony paznokieć zazwyczaj jest przyczyną złe podłożenie szablonu, albo zła budowa szablonu gdzieś tam opadł, albo przepiłowanie właśnie tych stref. Ale zazwyczaj jest to po prostu źle szablon podłożony. Szacunkowa, jaka kwota, wydaje ci się, do tej pory została poświęcona na szkolenia? Myśmy to liczyli kiedyś, nie? Bo nie tylko stacjonarne, ale też te online potem, albo nie tylko online, ale też stacjonarne, warsztaty, seminaria, szkolenia indywidualne. O kurde, to jest było mega drogie, nie? Dobra, gdybym któregoś komentarza pominął, to po prostu dajcie znać, ale się wklejcie jeszcze raz, ponieważ... No. Musiałem udać się do chusteczkolandii. Dobra, ja zmywam lepką warstwę, trochę podpiłuję i będziemy żelować. Przemek, liczyliśmy to, nie? Ile? Raczej to chyba z Pawłem, albo sama to liczy, nie pamiętam. Kilkadziesiąt tysięcy, prawie do 100 dobiłam. tego co pamiętam. Kupiłam sobie ostatnio blok oznaczony gradacją 180. Górki paznokcie są w dotyku satynowe i na razie spoko, a bo nie zamierzam robić hybryd. Czy to przygotowana, czy tak przygotowana płytka nadaje się pod hybrydę? Przemek, nie rozumiem, co do mnie mówisz. Kupiłam sobie ostatnio blok oznaczony gradacją 180. Po jego użyciu paznokcie są w dotyku satynowe i na razie spoko, bo nie zamierzam robić hybryd. Czy tak przygotowana płytka nadaje się pod hybrydę? Taki jest komentarz. Nie rozumiem twojego pytania totalnie. Że zmatowiłaś i nie wiem, jutro będziesz robić hybrydy? Czy co? Okay. Nie rozumiem pytania. Ostatnie. Ogólnie ja nie polecam matowienia blokiem, bo on trochę przepiłowuje jednak tę płytkę paznokciową. No. Okej, łatki są, więc teraz bierzemy się za ten kadr. Zabudowanie, najpierw cienka warstwa, do poślizgu. I pokażę, który żel. Teraz cały czas pracujemy naturalem. Dobra, skupiam się na kamerach, moje drogie, na razie. Więc wybaczcie, jeżeli nie czytam. Ja potem sobie ucieknę z tych kadrów, bo ja no, chcę sobie poprawić, by to ładnie wyglądało wszystko. Więc mniej więcej zobaczycie. Potem sobie po prostu cienkim pędzelkiem pewnie poprawiam, co mi tam, co nie jestem w stanie zrobić tak na płasko. Dobra, biorę większą kulkę. Kładę na środek. Dopycham do skórek. Edytko, kiedy ostatnio brałaś udział w szkoleniach? Patrycja zapytała. Wiesz co, szkole się online, kupuję sobie po prostu już gotowce, bo ja w rękach mam, ja po prostu tylko teoretycznej wiedzy potrzebuję, bo ja wszystko, ja zobaczę jedno szkolenie i ja już po prostu potrafię odtworzyć wszystko. Po 70 szkoleniach. No, wiecie co, ja już różnymi technikami byłam uczona pracować, więc ja się po prostu potrafię przepinać. Dobra. Widzicie, możecie sobie cienkim pędzelkiem troszeczkę pomóc wypoziomować. Z tej perspektywy wygląda to dość dobrze. Poprawię sobie lewą stronę, tylko tu już bez kamery. A jest takie pytanie, łatki lepiej robić jak edyta czy na szablonie? Ja tam miałam fałdę lateralną, więc nie potrzebowałam używać szablonu, ale jeżeli łatkę trzeba zrobić na wolnym brzegu, no to już musisz szablon użyć. No niestety. Albo stety. No po takim przebiegu na pewno wprawa już jest. No i przede wszystkim ja... Dobra, będę go piłować. Żółw wyszedł, ale będę piłować. Ja po prostu uczyłam się u różnych instruktorów, którzy po prostu byli jakby swoimi przeciwnościami. I dlatego też wyrobiłam w sobie taki otwarty umysł na nowości, na różne techniki. I nigdy nie mówię, jaki jest najlepszy sposób albo jaki jest najlepszy żel. No taki, który był w szkoleniu, na którym się uczyłaś robić paznokcie. Taki jest najlepszy dla ciebie na początek. Jak już masz więcej doświadczenia, no to możesz sobie już potem żonglować różnymi żelami, testować, bo jak już masz wprawę w ręce, to już potem to jest kwestia tylko doboru do swoich własnych preferencji żelu. Kiedy następny live? Ciastkowa, zasubskrybuj sobie kanał, włącz powiadomienia i będziesz miała informacje. Ile z twoich kursów, Weronika zapytała? 38? Ja nie pamiętam. Jeszcze dodatkowe z 11 w przyszłym roku mamy wydać. No teraz już chcę usiąść serio do kursów. W końcu. Mamy już studio własne, możemy sobie wiercić, gdzie chcemy, co chcemy, ile chcemy, ustawiać jak chcemy, nie? Ach. Poza tym już klientki chcę zacząć przyjmować, żeby też więcej wyłapać jakieś różne błędy, może nie błędy, a sytuacje w salonie albo życiowe, pokaż od góry albo od boku. Tutaj mamy jedno ujęcie, tu mamy drugie, a tu mamy ładne trzecie. Tak. Tego spiłuję, bo jest taki nierówny. Poza tym patrzcie od boku. Czekaj, gdzie by to pokazać? Jaki żółw. Lewa, tak? Edyta, prawa? Prawa. Dobra. Patrzcie, jaki od boku żółw, nie? No mega żółw, trochę go sobie tam poprawię. Okej. Okay. Dobra. To teraz rzucajcie pytania, moje drogie. Ja będę czytał, bo to będzie pewnie piłowała poza kadrami, żeby oczy nas nie bolały, żeby mózg nie szalał. O, trochę tam nie umiem się ustawić. Ja zawsze, a wiecie jaka zawsze trauma jest przy piłowaniu, przy kursie, kurde, non stop Hania przy mnie i mi kamery ustawia, nie? Dzisiaj Hani nie ma. Oddać obiektywy i tak dalej. Czy prowadzisz już salon na Teneryfie? Zapytała Olga. Prawie. Gdzie ten mój pilnik? Tutaj. Jeszcze nie, już mam tak przygotowane u góry, a właściwie u góry. No my jesteśmy tutaj jakby w magazynie, piwnicy, bo nie możemy mieć tutaj okien w studio, więc góra, parter jest już prawie przygotowany pod salon. Dobra, co dalej? Jakie kursy w planach? Zapytał Rajola Fox. No teraz to ja cię nie będę słyszeć. Co powiedziałeś, bo nie skupiłem się. Co ty powiedziałeś, bo ja to ciebie nie słyszałam. Jakie kursy w planach? Kurczę, niespodzianka. Na pewno pierwszy będzie żel na naturalnej płytce, czyli coś, co dzisiaj też między innymi będę wykonywać. Wiesz co, będzie chyba widać lewa za co nieco. No to daję, od razu włączam, jak tak mówisz. Widzicie, pod opaską ścierną też wszystko fajnie. Tutaj się prezentuje, jeżeli chodzi o styl pracy. Można jak najbardziej. Dobra, jeszcze jesteś w kadrze. Ja muszę go zmierzyć, bo tak nie do końca jestem pewna tego, ile on tutaj ma milimetrów. Sporo. Jeden. No nie, dobra, to jest jeszcze ok. Ale wiem, że jeszcze mogę w razie co, kiedy będę chciała, to jeszcze... Nie wiem, gdzie tu pokazać. To jeszcze mogę popiłować. Przemek lata kamerami za edytą. Dobra, dawaj pytania, ja sobie tu będę piłować i odpowiadać. Ostatnio jakie widzę. Jaka jest twoja ulubiona seria, Przemek? PCS. Przemku, mówisz tak... Proszę mówić dźwięcznie, wydobywać z siebie głos. Wiem, że ci gardło pewnie boli, albo no nie wiem co, ale no kurde. No to było do mnie pytanie, Edyta. Pozwoliłem sobie tak ciszej odpowiedzieć. Dobra. Jaka baza budująca pod hybrydę, jaką bazę budującą pod hybrydę polecasz? Zapytała Kamila. No, to jest takie pytanie, wiesz, no. Nie na dzisiejszego live'a. Administratorka. Mnie na kursach uczyli, że opaski ścierne są tylko do pedi. Opaski ścierne? Bardziej kapturki są do pedi, a opaski ścierne super się nadają na paznokcie. Tylko musisz wiedzieć, jak ich używać oczywiście. Uwielbiam cię za te PPPP. Jak to? Anastazja napisała, uwielbiam ciebie za to, Edzia. PPPPPP. Okej. Okay. Gabriela zapytała, ile zajmuje ci standardowa usługa przedłużania żelem i hybrydą? Żebym ja to wiedziała. Jak otworzę salon, będę przyjmować klientki, to wam powiem, ile mi to trwa. Bo ja cały czas pracuję tylko przy kamerach albo na live'ach. To też jest trochę inny styl pracy. Każdy, kto nagrywał kiedykolwiek jakiś filmik paznokciowy, taki bardziej profesjonalny, to wie, o czym mówię. A wy tak tylko teraz możecie powiedzieć, a tam, tak tylko se gadasz, ale naprawdę tak jest. Jaką gradację opasek używasz? 240. Marlena, widzę, że Edytka wrzuciła do cebuli na głowie, ja na to mówię, fifoka. Ale nazwa ciekawa. Chcę wyjść z żółwia, nie? Olga, a pytanko z innej beczki. Po ile macie lat? Ja nie wiem, czy ty się chcesz chwalić. Ja ostatnio skończyłem 36. Ty kłamco. Co? Ty kłamco. Cicho, tak. Nie, jesteśmy Alicja zapytała, wiekowi. Edytko, będziesz sama pracować w salonie? A tu się jeszcze biję z myślami. Na pewno bym chciała sama pracować, żeby mieć, wiecie, modelki, w razie co, żeby testować różne rzeczy. Edyta, z których złych nawyków najciężej było ci wyjść? O Boże, z piłowania pod skosem krawędzi dolnych jednocześnie z liniami bocznymi, nie? Przy jednym tym, tego typu ruch pilnikiem, nie? Czekaj. Dobra, dawaj lewą. Tego typu ruch pilnikiem. O Boże, to była masakra. To był taki podciniacz. Albo tak piłujesz, Albo tak piłujesz, tak? Ale nigdy pod skosem, o matko, nigdy pod skosem. Z tego mi było najciężej wyjść i najdłużej z tego wychodziłam. Dobra, dajemy ten kolor, znaczy twój kolor, żel jako top teraz. Czekaj, jeszcze położyłaś żel, żeby go spływać, żeby teraz zrobić... No tak, bo to była po rekonstrukcji od nowa. Nie udało mi się tego tak fajnie zrobić, jednak przy akrożelu jesteś w stanie trochę... No i nawet w sumie przy akrożelu piłujesz potem. No, od nowa jest taką usługą, której no nie ma się co spodziewać, że pożelujesz se tak, że będzie bez piłowania. Przy korektach się udało. Trochę tam wypiłowałam, bo mi gdzieś tam spłynęło, ale ogólnie przy odnowach nie polecam bez piłowania robić. I tak zawsze gdzieś tam coś wypłynie, no bo te boki były tak ukruszone. Okej. Co my tam mamy dalej? Przemek z tymi kamerami szybszy od zaskrońca. Ty też tam z bokiem czytasz komentarze, okej. No, przeczytałam jeden, bo mnie tak rozśmieszył. Dobra, super. Człowiek ogarniam 5 monitorów, 6 monitorów naraz. Szybko, bo jeszcze mam żel naturalnej płytce. Proszę bardzo. Wam do zaprezentowania. A teraz chciałabym nałożyć ten żel jak połysk. No dobra, sprawdźmy, jak ci pójdzie. Ja mam ten sam problem teraz. Piłowanie pod skosem samo się robi. Nijak ręka nie chce inaczej. Tak, ja nawet na szkoleniu nie umiałam przetłumaczyć kursantce, że ona to robi, bo ona była tak nieświadoma tego, że ona to robi, nie? Ja mówię, o teraz to zrobiłaś, ona absolutnie nie. No i nie wierzyła mi, dlatego od pewnego czasu zaczęłam kursantki po prostu nagrywać. I im wysyłać nagrania też. Oczywiście wszystko, nic niepubliczne, nie? Okej. Czekam. Zadam pytanie, czemu nie jesteście w Polsce? Bo jesteśmy na Teneryfie, moja droga. No czemu nie? No, wyobraź sobie żyć listopad w Polsce, a żyć na Teneryfie w listopadzie na przykład. Dobra. Gdzieś tu mogę na ciebie wbić, Edyta? Tak. Czym wyczyścić używanie tylko na sobie frezy, jeśli nie mam myjki i autoklawu? To nie na dzisiejszego live'a. Ja się tutaj chcę skupić na żelowaniu, kochani, bo jeszcze chcę szybciutko przeżelować wam naturalny pazur. I nie wiem, czy zdążę z przedłużaniem. A Wiktoria pyta, czy jesteście z Rybnika. Ja dokładnie z Jankowic, a Edyta z Niedobczyc. Patrycja, czy w nowym salonie będziesz prowadziła szkolenia stacjonarne? Myślę, że z czasem tak. Jak już się do porządku nauczę po hiszpańsku. Dobra. Ale nie do, nie poziomuję. No i teraz przygotujmy się na żelowanie naturalnej płytki. I do tego sobie jaki wybrałam kolor? Lecę dalej. Mam 11 lat i nie interesuję się za bardzo, ale wasze filmy są ciekawe i przyjemnie się je ogląda. Bo przepiłeś krawędzie dolne, boczne Magdaleno, Aleksandra pisała, a Anik zapytała, jaką frezarkę polecasz? Też, to nie na dzisiaj. To całe testy nagram, cała jest playlista, 30 sekund, jeszcze drugie 30. To jest playlista na YouTubie z przeróżne frezarki, z różnych półek cenowych. Pooglądaj sobie filmiki. Ja poświęciłam mnóstwo hajsu i czasu swojego, żeby to przygotować dla was, więc poświęćcie chwilkę, żeby poprzeklikiwać sobie te frezarki, które was interesują. No dobrze. Patrycja, chętnie wybrałam się do ciebie na szkolenie podczas wizyty na Teneryfie. Dobra, lecimy z naturalnym pazurem i jego wzmocnieniem, moi drodzy. Tylko chcę sobie zmatowić wcześniej, bo on już tam był matowiony, tylko chcę, wiecie, trochę odzyskać ten mat, bo ja już wcześniej matowiłam, już tam wcześniej wszystko przygotowywałam. Wodzików mi brakło. Patrycja, napisz do Pawła, może coś takiego odpalimy. Julia, jakoś nie mogę się przekonać bez Przemku, pokazuj. Ja cały czas je nakładam. A przepraszam, bo wiesz, mam to i to i to. No, tutaj ten raz ten ściągamy, lepką warstwę. No, ale już wam pokazałam, że się błyszczy, więc no, błyszczy się. Wiadomo. Proszę bardzo. I lecimy z żelowaniem naturalnej płytki. Troszeczkę odtłuszczę. Czyli prawa za, proszę bardzo. I przeżelujemy już clearem, dobra? Chociaż pasowałoby mi jakiś cover zrobić. Co się wydarzyło? No nie mamy już czasu, Przemku. I się biję z myślami. Wolałabym jakiś cover, ale jeszcze cleara nie pokazywałam. Spokojnie. Tak? Mam twoje zezwolenie? No dobrze. Masz moje zezwolenie. To lecimy. Albo czekaj. Może ile mamy łapek pod tym live'em? Kto mi tu podpowie? 235. A ile mamy osób na live'ie? Gdzie to jest napisane? Już ci powiem. 577. O kurczę. No to jak dobijemy 300, no to zrobimy z 10 minut dłużej. Wystarczy ci tyle? Ile? Jak dobijemy do 300 łapek, to zrobimy z 10 minut dłużej? Styknie mi na żelowanie naturalnej płytki. Dobra. A jak będą kolejne łapki, to będzie przedłużanie. No dobra, proszę bardzo. I teraz tak, żelowanie naturalną na naturalnej płytce. Musicie mi teraz pomóc, który wybrać. Dobra, wiecie co? Zrobimy tak, 1, 2, 3. Gonisz ty. 1, 2, 3. Szybką ankietę, Przemek, zrób. Aha, tu chcesz pokazać. Lewa, no. 1, 2, 3. Który żel, tak? Tak. Paweł, będziesz szybciej, czy ja? 1, 2. I gdzie się ankietę robi? 3. Paweł już zrobił. Dziękuję ci, Pawlo. Źle to jest ułożone. Tak, tak to wygląda. Tu. Są różne kształty. Tu mamy owal, tu mamy dwa migdały, wiadomo. Czyli tak, 1, 2. O kurczę. 3, o. Ale wyrównane. 1 29, 2 30. Ja myślałam, że mi pomożecie. 37. Ale mi nie chcą pomóc, widzowie. Kurde, sama nie wiem, którym. Głosujcie w ankiecie, moi drodzy. Jest dopiero 200 głosów, 232 głosy widzę. Minimalnie wygrywa trójka, Edyta. Minimalnie wygrywa trójka. Myślisz? To jeszcze chwila, bo jest 240. Ale piszcie nie w komentarzach, tylko w ankiecie, bo w ankiecie to się policzy, a jak napiszesz w komentarzu, bo ja widzę, że jedna tak zaczęła i tak wszyscy zaczęli. No, trójka dobija do 37. No dobra, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Koniec ankiety. Proszę powiedzieć, którym żelem mam naturalną płytkę. Teraz taką prawdziwą wojnę, bo na razie wybraliśmy, nie? Trójka i dwójka była po pół, po 37. Tak? Czekaj, trójka 37, dwójka 31, więc Paweł, poproszę cię, żebyś zrobił ankietę trójka i dwójka i finalny zwycięzca. Kto będzie finalnym zwycięzcą? No to szybko, ale to będzie taka minuta, serio minuta. Czyli co, jedynka i... Nie, trójka i dwójka. Trójka i dwójka. Trójka i dwójka, o Boże. Trójka miała 37, jedynka miała 31. To jeszcze raz musimy pokazać. Tak, już odpalam, proszę bardzo. 1, 2, 3, czyli jeszcze raz trójka jakie? Trójka i dwójka. Trójka i... Czekaj, trójka i dwójka. Tak. O, czyli ten stąd wyciągniemy. Kliknąć na ekranach, bo się widzę. Czyli tak, beż czy róż? O tak, to tak zrobimy. Czas na głosowanie leci. Co to za niteczka? 30 sekund. Albo jedynka, dwójka. No teraz nie wiem, jak to jest. Jeszcze raz, jak to jest tutaj ogarnięte? Bo ja nie umiem zobaczyć. Aha, dwójka i trójka, czyli dwójka i trójka. Dwójka i trójka. Dwójka i trójka, o tak. Jeszcze nie tego cleara jeszcze, bo może mylić. Dwójka i trójka. Zostało 5, 4. Dwójka. 3. Trójka. 2, 1. Dobra, widzowie wybrali trójkę. Widzę, Paweł. Zakończ ankietę, dziękuję ci. Dobra, czyli Milky Pink. Czyli osoby z, można tak powiedzieć, że z jedynki przeszły na trójkę. Czyli kochani, Milky Pinkujemy tutaj, mój naturalny pazur. Będziesz gotowa, to powiedz. Teraz. Góra, tak? Nie. Dobra, prawa. O, teraz. No Milky Pink, proszę państwa, zawędruje na moją naturalną płytkę. Najpierw sobie zrobię cienką warstwę, a potem tylko delikatnie, delikatnie nadbuduję sobie łuk paznokcia, żeby, wiecie, żeby było troszeczkę tam tej budowy, żeby mi się nie połamał. I chyba sobie wspomogę tutaj cienkim pędzelkiem, bo no ciężko. F-cyk zapytał tak. Ciężko. Czy te żele wymagają primera lub dehydratora? To wszystko będzie zależało od tego, no na pewno przed każdym żelem trzeba zdehydrować, czyli cleanerem przetrzeć albo jeszcze nałożyć dodatkowo dehydrator, ale to będzie zależało, czy jeszcze dodatkowo musisz tego primera użyć i lub bazy od twojej płytki paznokciowej. Producent mówi, że nie trzeba, ale może się tak zdarzyć, że po prostu się, masz taką słabszą płytkę, nie wszystko się lubi trzymać, więc będziesz ten primer, bazę musieć nałożyć. Albo po prostu samą bazę. Kurczę, no nie umiem się tu ogarnąć trochę z tymi kamerami. Edzia, robisz przedłużanko? No jak zasłużą widzowie, to zrobię. Kamil, no i zakupy niebieski pod wszystko, spodem? Co ma drobinki, już nie mogę się doczekać testów. Czy... Dobra, musiałam wyjść na chwilę, bo muszę sprawdzić. Dobra. I teraz tak, nabiorę sobie cienkim pędzelkiem taką kuleczkę, żeby po prostu tylko zbudować sobie łuk odpowiednio tu tego pazura. Co ja chciałam powiedzieć? Ktoś pytał się, do jakiej podstawówki chodziłaś. To pytanie tam mi się przewijało kilka razy i mówię. Tak? No, w Niedobczycach. A nie, dwie tam były. Dobra, muszę trochę uciec. Nie wiem, w której... Dobra, jest kamera. Czyli lewa. Czyli do której chodziłaś? W Niedobczycach... Jezus Maria, nie pamiętam, jak się nazywała ta podstawówka. Dajcie mi się skupić na żelowaniu naturalnej płytki. Gdzie była ta podstawówka? Była tam na dole? Na Karolince. A, gdzie, ja wiem, gdzie no właśnie. To na Karolince. Dobra, lecę dalej. Edytko, a jaki akrożel polecasz? Bo miałam flexyżel i jestem z niego niezadowolona. Czubek bardzo ładnie dopracowuje. Czekaj, Przemek. Wyglądasz, mam wrażenie, że schudłaś. Tak, 8 kg w tym roku. Dobra, już wkładam. Zaraz wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Uwaga, miałam bardzo przepiłowaną i pieczę, no. O, i teraz musiałam wyciągnąć. Miałam bardzo przepiłowaną płytkę. Musiałam wyciągnąć, bo mnie przypiekło tak, że... Ale już teraz za drugim razem nie muszę, o. Więc zazwyczaj miałam tak, że tak z 5 razy musiałam wyciągać. 4-5 razy wyciągać, a teraz tylko raz mnie tam przypiekło. Serio był, no... Ja wczoraj robiłam mani BKT, dzisiaj go ściągałam, a jeszcze wcześniej tam poszalałam se, więc... Ten paznokieć, który był niebieski? Tak. Ktoś o niego pytał wcześniej w komentarzu, nie kumałem, o co chodzi. Tak, to był ten aczku ze wczoraj. No, jak się coś robi na szybko, a potem się nie popatrzy. Nieważne, trochę z tego tam przepiłowałam. No i taki przepiłowany, szczypnęło mnie trochę, wyciągnęłam, ale widzicie, wsadziłam i już trzymam do końca. Dzielna dziewczyna. No tak. Dobra, lecę ostatnie pytanie. U mnie 29, 572. U mnie, co to znaczy? U mnie jest tylko 99 łapek? Nie, ja mam 419 mam. O, to ładnie schudłaś. Gratulacje. Może masz jakąś dietę? Nie. Zaczęliśmy się ruszać, to przez to? Nie. O, to jeszcze coś tajemniczego. Jakie łapki? Chyba mnie coś ominęło. Proszę bardzo. Gdzie, górna, prawa? Lewa może być, górna. Chyba prawa, Edyta. Albo dobra, lewa. Lewa. A prawa? Po co? Prawa? To może lewo. Prawa też. O, przepraszam, Szymek, rzeczywiście prawa. Ja, nie wiem, coś mózg zaćmienie. Mamy zbudowany, zobaczcie sobie. To pozwól, że cię rozjaśnię. Tutaj grzbiet. Nie wiem, jakieś tło by tu trzeba było dać, żeby ten grzbiet... On może tutaj. Grzbiet. Spoczko. O, tu widzę, że nie dożelowałam. Troszkę, ale spokojnie, można sobie zrobić, wiecie co, można sobie zrobić coś takiego, że jak widzisz, że gdzieś nie dożelowałeś albo nie dożelowałaś, no to jeszcze raz jedną cienką warstwę, jak tym topem wcześniej robiłam, tak, plus cienkim pędzelkiem dojechać tam, gdzie nie udało ci się dojechać. Ja tu widzę cały lewy bok mi się nie udało. Więc spokojnie można to zrobić. I to obiecałaś przedłużanie, tylko nie wiem, że za ile łapek, nie słuchałem się. A, no to Przemek, pozwalam ci zadecydować. Dobre pytanie. A ile mamy? 432? 432 łapki? Dobijcie 500 i będzie git, nie? Czy nie, Edyta? No, jeżeli wam się podoba, no to fajnie by było dać takie info łapkom, że o, fajny live, chcemy więcej. O, i tu sobie dożelowałam, tam gdzie widzisz, już jest. Muszę teraz wyjść z kadrów. Muszę wyjść z kadrów, bo chcę sobie TVD przesunąć. Już jest 500, no to załatwione, jak już jest 500. No to 500. Macie. Dziękuję wam bardzo za kliknięcie łapki. Doceniam. Do którego kadru? Nie wiem, czy dam radę którykolwiek, to... Nie, nie dam rady. Chcę sobie jeszcze tak do skórek dożelować, ale nie mam tutaj kadru ustawionego. Nie łapiecie żaden kadr w to. No. Teraz wyobraźcie sobie, jaki jest do skórek to nagrać taką pracą. W sensie takim, jeżeli Edyta musi tyle razy wychodzić i... No to tyle razy zmieniamy też, nie? Kamery są ustawione, wiesz, na centymetr sześcienny na przykład, czy tam 2 cm sześcienne w przestrzeni. 560 widzów, Marlena, a łapek 450. To ile tych łapek jest? Bo u mnie czyta dobrze, czy nie? Sobie zabezpieczy wolny brzeg, jeszcze cienkim pędzelkiem. 453 łapek. O, patrz, tak. Pokaż, pokaż gdzie. Tutaj widzę. Przy tej drugiej warstwie można to zrobić. Po prostu wzięłam troszeczkę, nie? I sobie tu zabezpieczam. To się zaraz wsysnie. Nie wiem, czy to pokazałam dobrze nawet teraz. To się tutaj wsysnie fajnie. Dobra, wam jeszcze 40 łapek. Czym się różni żel numer 1 od żelu numer 3? O, to jest bardzo fajne pytanie, bo specjalnie sobie zrobiłam takie, widzicie, zestawienie tych kolorów, żeby móc pokazać, czym one się różnią. Żel numer 1, czyli Baby Pink, różni się tym od Milky Pink, tym, że po prostu Milky Pink jest takim jakby rozbielonym Baby Pinkiem, o. Jeszcze bardziej jest rozbielony. Ale technicznie w pracy czym się różni, czy nie? Jeżeli chodzi o styl pracy, to nie, niczym. W twoim odczuciu się niczym nie różni? A konsystencją? To jest to samo. Jedynie tak? W klirze troszeczkę szybciej się to robiło. Jakoś tak zauważam, że troszeczkę jakby szybciej, ale tak, jeżeli chodzi o te covery, to nie, to nie widziałam różnicy. O. Anastazja, fajny masz pomysł z tymi łapkami. Dobra. A to była podstawówka numer 21, miarki, czy numer 22 słowackiego? Bo nie 21. Jest Karolinka. 21, dobra. 21. Domi są w bardzo dobrych cenach. Dobra, ściągam lekką warstwę. Jak się coś rozlało od spodu, to się wypiłuje. Ha, tu się wlał. O, ty chamie z brodą. Na skórkę mi wleciała, nie widziałam, no. Edytko, czy macie jakiś określony czas na wrzucanie filmików? No, staramy się, żeby dziennie wleciał jakiś filmik. Około 16, 17. Aj, tam chyba już teraz Krystian patrzy na Przemku, lewa. Aj, przepraszam. Tu się trochę rozlał, więc chcę go podpiłować tylko. A Grzegorz ma pytanie, czy da się zmieszać te żele? A to już Claresa tutaj niech odpowie, żeby pewnie jakiś inny kolor uzyskać, tak? No nie wszystkie żele można, więc to no, nie każdy produkt... To było super. Nie każdy producent zezwala ze swoimi produktami. Nawet z tą samą na przykład linią hybrydów nie zezwala. Delikatnie hybryd. No bo ciężko mi jest się ułożyć, wiesz. Dobra, podpiłuję tu co nieco. Odpowiedź, okej, dla Claresy. Zuzanna, czy żelu można użyć zamiast hybrydy? Udało mi się znaleźć idealny kolor i krycie żelu. Można, jak najbardziej. Dobrze, tutaj nie zauważyłam, gdzieś tam wpadło, wleciało. Ja sobie to wypiłuję, później sobie to wypiłuję już frezarką, nie chcę zabierać czasu. Lecimy z przedłużaniem, tak? Bo dobili widzowie. No, brakuje im tylko 23 łapki. 23 łapki, no to ja już tutaj dla zachęty mogę nałożyć szablon może. Brakuje 27 łapek, przepraszam, bo jest 473 na moim liczniku. Natural Baby. Co wchodzi w grę? Co jest na stole? Pokierowy? No mamy jeden żel, którego w ogóle nie używałam, clear, więc myślę, że dobrze by było tym clearem trochę popracować na paznokciu. Co myślicie? O, jeszcze brakuje 10 łapek, jeszcze 10 łapek, Edyta blisko, są widzowie blisko. Emocje rosną, jeszcze 8 łapek, jeszcze 8 łapek. Katarzyna zapytała, a co to za pierścionek na wskazującym? Jeszcze 7 łapek. Dobra, wąski ogarnie. Takie rzeczy. Słyszałaś pytanie? To jest Oura Ring. Jeszcze 2 łapki, jeszcze 2 łapki. Się emocjonuje, nie? Czy się im uda, czy nie? I jeszcze 1 łapka, serio, jeszcze 1 łapka. 4,99. Ej, a teraz ktoś troluje i odciąga, nie? 510, mamy to! Gratulacje. Mam taki nawyk, jeszcze mi został, że se dmuchnę czasem na pazura, nie? Poproszę mi ustawić kamery, Przemysławie, ja sobie tutaj poczatuję. Ja sobie ustawić kamerę. Biegnę do ja sobie kamery. To poczatuję. Czy nagrać film z najgorszego i najlepszego salonu na Teneryfie? Ojej, chyba Patrycja, nie jestem na to gotowa psychicznie. W którym miejscu będziesz trzymała, Edyta? Jak mam to zrobić? Tak teraz, tak? Chyba tak, no. No dobra. Ja się postaram tak być. To ci niezłe żarty. Szukam jakiegoś pytanka. A to już było, czy żel można użyć zamiast hybrydy? No jasne, że tak. No, żel, hybryd też z żelem. No. Trochę oddalę tą jedną kamerę. No możesz, tak, możesz. Było więcej widać. A górę to sobie sama zrobię ja. Tak, tu masz już ładnie. Dobra. A co to? Aha, bo to był zupełnie inaczej. Czy można te żele używać na dual formach? O, to jest fajne pytanie. Było już to pytanie, ale no wiecie, ludzie wchodzą, wychodzą, więc tutaj co by odpowiedzieli tam? Co Paulina odpisała, czy można? Nie jestem chyba. No to jeszcze raz, jakbyś mogła odpisać. To było super. Czy można, czy nie? Dobra, proszę. Ustawiona Edyta. Proszę cię, żebyś była, zamroziła się w tym miejscu, po prostu jak Frozon. Albo może jest jakiś Frozon, niech tu przyjedzie Frozon na tym swoim lodzie. Frozon się nazywał ten gościu? Dual formy z prostymi krawędziami na naszym sklepie. Patrycja, kto ogarnę, to może i będą. Dobra, szybciutko sobie podłożę szablon i lecimy. Grzegorz. Myślę, że już bez głosowania po prostu weźmiemy ten przezroczysty, którego jeszcze w ogóle nie było na moich pazach i tyle. Grzegorz. Co tam stało? Grzegorz chce złapać bana. Tak? Śmieje się, Edyta. A co napisał? Aha, że na Przemku może jakieś. No ja bardzo chętnie. Tylko Przemysław wiecznie ja też bardzo jest niechętnie. Cykor. Taki cykor. Przemek cykor. Ja jestem cykor na paznokcie. Jestem ultra wrażliwy na paznokciach. Nie wiem czemu, tak mi posiadała. Albo walcz z tym, bo sobie tak powiedziałeś. No walczyć bym z tym nie chciał. Chciałbym się z tym pogodzić bardziej, Edyta. No albo się pogódź z tym. I ze spokojem przychodź na pazy do Edyty. Ale na japoński to żeś siedział. Na japońskim tak, no bo to było spoko. A, nie. Jeszcze raz. Dobra, bo ja lecę z pytaniami. Pytaj. Czytaj pytania. Od Stars from the Stars. Pierwsza słyszę o takiej marce. Ja Werka. Bo napisał, uwielbiam was, dziękujemy. I z wzajemnością, i z wzajemnością. To na stopach, panie Przemku. Kurczę. Chociaż stopy byś dał, nie? Chociaż teraz stopy by dał. Teraz dałem stopy, Edyta. Co? No jeszcze na targach, jak robiłaś live'a i wszyscy widzieli moje stopy. Były takie targi. Pani mi zazdrościła moich stóp. I to było jakieś podologiczne stoisko, rozumiecie, nie? I Przemek dał szłapsko, nie? Pani powiedziała, że mam bardzo ładne pięty. Jakkolwiek to nie zabrzmiało, tak nie? Tak było, Edyta tak powiedziała. Że no bo masz ładne pięty, ja ich zawsze zazdrościłam, nie? Pięty jak pupkę niemowlaka. No trochę tak. Kiedy pilniki wrócą na sklep? Ilona... Walczymy. Jest jak najszybciej. Ale jesteśmy w trakcie ich załatwiania. One są tylko grafiki, nie? No. I dopracowywania grafik, więc... Dobra, żeby pasowało, to zrobimy może owal, tak jak tu. Dobra. Ja nie chcę obiecywać, żeby potem nie zawieść, więc nie wiem. Dobra, Przemysławie, lecimy z tym koksem, bierzemy clear, dobra, żel, nie wiem, który tutaj kadr będzie dobry, może góra w tym momencie. I dostałam info, że podobne do tych od Słowianki szablonów macie na Claresie też, więc jak chcecie sobie jakieś żele kupić, to sobie możecie dorzucić i formy. No co? Claresa miała szablony i nie wysłała ich? Claresa, no... No bo ja sobie wymyśliłam, że będę przedłużać, ja miałam tylko korekty zrobić. A ja tu przedłużanie, tu uzupełnianie, tu od nowa, tu jakieś żelowanie naturalnej płytki. Boże, nic nie widać, co ja robię, nie? No nie, no bardzo ładne są kadry, aż mi się spodobały. No tak, ale nie widać, co ja żeluję. Ja sama nie widzę, gdzie jest żel, nie? Aha, ja nie widzę, gdzie jest żel. O to ci chodzi. Ktoś pytał się, co z tymi paznokciami przedłużanymi. Góra, Przemek? Nie wiem, no tam jest tam ileś łapek. Nie pamiętam, ile tam było obiecane w filmiku, ale jak dziewczyny wbiją, no to będę musiał zrobić i chłopacy jak wbiją. Kurde, nie widzę, gdzie jest żel. Jeszcze jeden materiał mamy w zawieszeniu. Edyta, możesz do kadru... No ja nie wiem, co ja... Ja nic nie widzę tu, nie? Boże, Agnieszka, jak ja wiem, co ty czułaś, nie? Tu w tych kamerach to jest jakieś... W kamerach czy w światłach? W światłach, sorry, w światłach. Jo, cię kręcę, ja nie wiem, jaki ja kształt zrobiłam w ogóle. Dobra, zrobimy tak. Utwardzę to. Przytwardzę, zdejmę szablon, bo jak zdejmę szablon, to już będę widziała, gdzie jest granica paznokcia i mi się da zbudować, nie? No, to są uroki pracy żelem clear. Patrycja, właśnie, czy planujecie jak może... W kamerach, w światłach. Z pedikir? Jak znajdziesz jakiegoś dobrego pedikir specjalistę? Który zgodzi się przy kamerze pracować, czyli pokazywać wszystko w kamerach i nie wstydzi się swojej wiedzy, bo co innego na szkoleniu stacjonarnym, wiecie tam... A co innego coś nagrane, że jak coś palniesz jakąś głupotę, to ktoś ci to może wypomnieć, nie? Dobra. Co z formy macie, kochani? Co za formy? Aha, Ewcyk zapytała. Quloo kalendarza chcą dziewczyny. W sensie formy, szablony? Czy nie chyba tak, bo jak robiłam... No, szablon teraz mam ze Słowianki, ale Claresa ma podobny kształt, więc jak coś tam, co można. Albo zaproponowała. Ten clear chyba będzie super jako top. Dobra, którą kamerę? Którą kamerę? Lewa jest fajna, tak? Prawa też jest ładna. Pokaż, co ci wyszło? No nie, no spoko. Edyta. Chyba za gruby trochę. Dobra, nic. Na moje oko spoko, no. Jak to, co tak reagowałaś, to miałem wrażenie, że będzie dużo gorzej, nie? A czemu to tak się robisz? Najpierw robisz takie malutkie coś, a dopiero potem żelujesz całość? W sensie, dlaczego na początku robię cienką warstwę? No. No, żeby się fajnie ta już kulka tak miała poślizg, żeby nie musieć tą grubą kulą budującą manewrować przy skórkach, bo wtedy łatwiej, wiesz, się zalewa. Okay. A tak ja tylko lekko dopchnę i odepchnę. Już będę miała tyle, ile trzeba. I mam jeszcze dodatkowe pytanie, bo zauważyłem, że są pęcherzyki powietrza. Czy ty widzisz je gołym okiem, czy kamery są tak... Wiesz co, z tej strony nie widzę ani jednego. Dobra. A tu widzę 5. Być może w kamerze będzie więcej. Okay. Ale za to tu już nie widzę w ogóle żadnego na powierzchni. Czy to jest problem? Ktoś zna na to odpowiedź? Czy to jest problem z prowadzeniem, że źle pracuje tym żelem, czy... Może pędzelek źle oczyszczony, może nabiera mnie tak jak trzeba. Jakie macie teorie? Wiecie, ja poprzez nabieranie, bo on ogólnie w środku nie ma, tylko ja nabrałam i trochę wtłoczyłam tych bąbelków. Dobra, uwaga, buduję. Buduj. Chyba sobie jeszcze cienkim pędzelkiem popracuję, żeby wam też troszeczkę innej pracy pokazywać. O, tu jest ładne ujęcie nawet. Tu bąbelek był i już go nie ma. Dobra, nic nie widzę. Już teraz wiem, dlaczego. Dobra, lecę z pytaniami. Nie pracuję przezroczystymi. Nie wiem, o co chodzi. Jeszcze raz? Nie wiem, może to komuś odpowiedź była, wiesz, bo po prostu złapałem komentarz i czytałem. A tam nie widzisz kątem oka? Gdzie? O kurde, ale sobie zalałam boczek. Nie widziałam, że spływa, nie? I szybko to krokami, żeby nie spływał dalej. Na szkoleniu mi mówili, że przy nabieraniu tworzą się bąble, bo przy obrocie żel się napowietrza. No, może tak być. Dobra, ja to wkładam do lampy, bo tu cała prawa fałdę zalałam, nie? Ja też dzisiaj testowałam Claresa i jeśli chodzi o kolor natural i budowę... Muszę wyciągnąć ciężko, po 4 sekundach. To bajka, żel bez piłowania. I o, przypiekł, no. Poczułaś tę... Ale też grubo nałożyłam, nie? No i przypiekł konkret, więc ten clear być może ma bardziej. Tak się jakby nagrzewa, nie? Bo jednak tak jakby można powiedzieć, że cleary są przybrudzone coverem... Co ja gadam? Że covery są przybrudzone, tak w cudzysłowie mówiąc, pigmentem, więc nie ma tego rzeczywiście produktu takiego no 100%, tylko jest jakiś tam jeszcze pigment, tak? Więc ten się nagrzewa mocniej. Dobra. Ale raz zapiekł i już za drugim razem nie. Antonina napisała tak: chcę się tobą inspirować, a dopiero zaczynam z paznokciami. Czyli jest zaszczycona. Zuzanna. Ekipo, kalendarz będzie najlepszym produktem dla nas nawet z 12 okienkami. No. No. Piotr zapytał, takie mini mają tam. Będą wasze żele? Będą nie takie jak tu, więc to nie będzie konkurencja. Sandra, czy nowości z Claresa będą dostępne tylko na stronie internetowej? To dobre pytanie do Pauliny, czyli do Pauliny z Claresy, jeśli dobrze rozumiem, że ona jest na czacie. Anastazja, do tego co mówił Przemek o tych bąbelkach pisałam z tymi żelami. A, okej, dobra, kumam. Dobra, ściągamy lepką warstwę, żeby móc opiłować. O, tu jakiś bąbel nie zauważyłam, żeby móc opiłować całość, a jeszcze sobie wcześniej... A dobra, najpierw zetrę i sprawdzimy, ile tu było grubości. No, dużo piłowania nie będzie, bo się ładny łuk mimo wszystko zrobił. W którym kadrze ci to pokazacie, Dytko? Ja chyba od góry ładnie widać. Ładny jest łuk, więc dużo piłowania nie będzie. Od góry przynajmniej. Dobra. Patrycja, chyba naprawdę musicie przemyśleć teraz sprawę kalendarza, skoro widzowie go wymyślili, nawet nazwali tak, jak się domagają. Dobra, jest grubo. Gdzie, dosłownie w przenośni jest. Ach, dobra, tu jest grubo, widzę. Pff, jeszcze mogę piłować, więc to już mam taką informację. Tak, mam taką informację, więc dobrze wiedzieć. Good to know. Więc będzie piłowane, a Przemek będzie zadawał pytania. Ja sobie tylko tu te żele chcę. Art Dream. Od jakich szkoleń technicznych zacząć? Zapytał. Zaczynajcie, kochani, zawsze na spokojnie. Od manikiru po prostu. Od manikiru. Jak już ogarniecie sobie manikir, to już potem bierzcie się za jakieś przedłużania. Jest taka pewna historia od takiego Buddy, który mówił, że jak był kiedyś młody, to był nauczycielem matematyki i miał przygotować swój pierwszy sprawdzian. Poszedł do swojego bardziej doświadczonego kolegi i zapytał się też nauczyciela, jak ma przygotować ten sprawdzian? Jakimi proporcjami? Jak trudny ma być ten sprawdzian? Dobra, dawaj na pazura. Dobra. I czym gdzie opowiadał, a ja będę piłować. Ten doświadczony nauczyciel powiedział tak, że jak przygotuje sprawdzian, który będzie trudny i ludzie go nie zdają, to się zniechęcą. I będzie zdawalność na 30%. Tego trudnego sprawdzianu. Jak przygotuję z kolei łatwy sprawdzian, to ludzie go zrobią i nie będą mieli motywacji do naszej nauki. Ale jak przygotuję sprawdzian z odpowiednimi proporcjami, to ludzie się go nauczą i będą chcieli się dalej uczyć. No i tak trochę pewnie jest w stylizacji paznokci. Jeżeli weźmiesz sobie kurs, który ma 100 kroków do wykonania, to się możesz zniechęcić na początku. I musisz mieć dużo motywacji, żeby iść dalej. A biorę mandrel. Więc tak, jak Edyta mówi, myślę, że to dobra propozycja, żeby wybrać sobie taki nie za łatwy znowu kurs, ale średni. Nie? Najłatwiejszy, jaki może być, bo to i tak jest trudne. To i tak jest ten poziom drugi. Bo tu mówimy o czymś innym, o zdawaniu. Okej. Tak mi się wierz mi, ja wiem, jakie miałam początki. Weryfikowałaś. Do dzisiaj, stary, mam traumę. Jakbym miał slow-mo kamerę i jak Edyta robi te pff, to bym to chętnie wam puścił, bo to musi być naprawdę śmieszne. Dobra, wracam do komentarzy. No. fajnie się piłuje ten klip. Moi drodzy, przypominam wam, że macie dzisiaj, dzięki marce Claresa, macie tego live'a, to jest przede wszystkim, to jest jedno. Więc podziękowania dla Claresy. Tak. I przypominam wam, że macie minus 40% na lakiery hybrydowe. A ja je polecam, bo lubię, korzystam. LOO na stronie claresa.pl. I ten kod jest ważny do dzisiaj, do północy, do 23:59 dokładnie mówiąc. Pamiętajcie, że jak dobrze pamiętam, lakiery hybrydowe za 16,90 i te są w promocji. Nie wiem, czy tak to mogę uprościć, uogólnić. Popraw mnie Claresa, jeśli się mylę. Dobra. Czy te żele mają wieczka pod zakrętkami, czy sreberka? Pieczęć. Nie mają sreberek, tylko mają te takie plastyczki. A co powiedziałaś? Pieczęć? No ona tak napisała, tak? To. Ta osoba. Wieczka. Z zakrętkami. Wieczka czy sreberka? Wieczka, no to wieczka, sorry. Wieczka. Źle usłyszałam ciebie, bo mam włączony pochłaniacz. Dobra, poprawiam się, będę mówił głośniej. Wieczka, nie sreberka, na szczęście. Claresa napisała 40% na wszystkie hybrydy. Kornelia już się z nami żegna. Dzięki Kornelia za obecność. Dobrej nocy. Zuzana, dziękujemy Claresie. Robią super hybrydy oraz po. Dobra, uciekłam. Zapytała, znaczy napisała Zuzanna. Mam pytanie, jak dokleja się tipsy? Zapytała Zofia. Wiesz co, na pewno znajdziesz taki odcinek na kanale Quloo tutaj. Izabela, cześć, dawno cię nie widziałem. Fajnie, że wpadłaś. Siema wszystkim, którzy wbili dopiero. Antonina. Powiedz mi, jak fajnie zapuścić paznokcie i ich nie obgryzać. O, żelem. Zalać żelem, nie obgryziesz. A jeszcze nie pokazałam, że tutaj mamy fajnie... O, kurde. Tu mamy fajnie twardo, tak? O. Gdzie by to pokazać? Do którego no kadru? Tak fajnie, widzisz? No. Kurde! Konkretnie? Jocie kręca. No. Czuję, że leciutko się ugina, więc trochę, bo tam nie było tak dużo jak w innych paznokciach, które dzisiaj robiłam. Leciuteńko się ugina, ale mimo wszystko jest taki... Twardy. Anastazja, temat jest bardzo fajny. Przemyślimy na pewno. Nie chciałbym cię zawieść w tym roku. Myślę, że firmy, jak go teraz damy do produkcji, to wątpię, żeby ktokolwiek go był w stanie wyprodukować, ale mogę się mylić. Trzeba zweryfikować. Więc jeżeli nie w tym roku się nie uda, to może w przyszłym. Już tak na luzie. Dobra, Edyta. Ale dzięki, że ciśniecie, bo widzę, że wam zależy. W którym kadrze jesteś? Powiem wam tak. Jeżeli już jest czasami tak, że jeżeli nałożysz żel bez bazy, bez primera i on jest takiej jakości, że nie do końca dobrze się sprawdza do tego, to już przy piłowaniu powinny się pojawić zapowietrzenia i to powinna być dla ciebie czerwona lampka. Tutaj widzimy, że ja wypiłowałam całego pazura i żadnego zapowietrzenia nie ma. Więc tutaj czerwonej lampki nie ma, więc jest super. I teraz tak. Co by sobie tutaj nałożyć na ten paznokieć? Któryś z tych coverów możemy nałożyć, że będzie taki transparentny lekko, albo możemy jako topu użyć po prostu klida. Więc mamy 4 opcje. Mamy tak, poproszę ankietę, Baby Pink jako top, tak? Natural, Milky Pink czy Clear? Czyli jeszcze raz, Baby Pink. Paweł, mógłbym cię prosić, jeżeli jesteś z nami na live'ie? To byłoby ekstra. Dobra, kamera, która? Mamy tutaj ta. To jest twoja tam z lewej. O, tak? Tak. Czyli tak, one są tutaj ustawione... według kolejności. Ojej. O ankietę, Pawle, jakbym cię mógł prosić. Mamy tak. Powtórzyć, Edyta. Baby Pink, Natural, trzeci to jest Milky Pink, no i Clear. Ja sobie tu jeszcze popiłuję, porobię. Tutaj zostaw ten kadr, dobra. Ale chyba jeszcze inaczej bym musiała to ustawić, tak? Teraz jest ostrość bardziej w tę stronę. Tak, że Sica napisała po tak. Kolei. Baby, Natural, Milky. Baby, Natural, Milky. Baby Pink, dobra, Paweł, zrobię. Albo Clear, no bo jeszcze Clear ma być, nie? czy nie? Czy da się coś zrobić z wystającym hyponechią? Jak skróci się paznokcie, to bardzo utrudnia to pracę. Wiesz co, no najlepiej po prostu nosić taką długość paznokci, żeby no, zakrywała to hyponechium, bo po to ten paznokieć jest, żeby to hyponechium nam chronić. Poza tym można po kąpieli troszeczkę sobie tam, jak jest paznokieć rozmiękczony, troszeczkę popychać to hyponechium, ale nie jakoś mocno, bo to jest właśnie, no to jest ochrona paznokcia. Więc tu taki urok. Nosić cały czas krótkie paznokcie, to ono się będzie cofać. Sobcia zadała fajne pytanie i ciekawe, myślę, że dla wielu interesujące. A czy jeśli zmieszam żel clear z hybrydą, by nadać kolor, to się utwardzi? Tak, to utwardzi się, ale nie wiesz, czy w 100%. To już musisz pytać konkretnego producenta, czy ten konkretny produkt z tą konkretną hybrydą po zmieszaniu, czy to się utwardzi w 100% już, że tak, czy się utwardzi faktycznie, czy tylko będzie wyglądało, że się utwardziło? Myślę, że to pytanie też było do Claresy jednocześnie, więc fajnie, jakbyś po mnie odpowiedziała. Okej. Zosia zapytała, jak oduczyć się obgryzać? Jak się dowiesz, to możesz mi powiedzieć. Ale wiecie co, ja lubię tę cechę w swoim charakterze, bo potem mogę wam takie rekonstrukcje pokazywać, nie? Że szok, nie? Zawsze mam modelkę. Okej. I Claresa odpisała jasno i klarownie, nie zalecamy mieszania z hybrydami. Jak większość producentów. Paweł pewnie się uśmiał, widzę, napisał XD. Maja napisała hej, cześć Maja. Dobra. Kornelia. Pozdrawiam Edytkę, Hanię, Pawła i Przemka. Pozdrawiam. Dziękuję serducho dla ciebie. Magdalena, to odpowiada komuś. Proszę tu pokazywać, bo jeszcze jest ankieta. Dobra, to może teraz wybierzmy dwa żele, które miały najwięcej głosów. Paweł, zakończ ankietę, proszę. Kurde, no, powiem wam. Czyli wygrywa Baby Pink i i Milky Pink. O, będzie taka braterska bitwa, tak? Dobrze widzę? Jakiś... Baby Pink, Milky Pink, tak. 31-30%. Proszę tu jakiś kadr dziabnąć. Który? Nie wiem właśnie. A pokaż ten od boku. No jest, to jest ten. Ale nie włączyłeś. Aha, mam włączyć. Paweł, proszę cię, żebyś... O, pięknie. Dziękuję ci bardzo. Na takim kształcie. A nie umiem się tak obrócić, nie? Finalne głosowanie, moi drodzy. To tu sobie możesz zobaczyć. To zobacz ten kadr. O. Na tym pazurze. Dobra, dobra. Pokaż kolory. Czyli które mamy? Finalne głosowanie. Baby Pink i Milky Pink. Finalne głosowanie rozpoczęte. Już pomiędzy tymi dwoma żelami, które Edyta ma sobie położyć jako w górną warstwę na paznokciu. Dobrze to powiedziałem, Edyta? Tak. Dobrze? Tak. Proszę Czyli bardzo. Baby Pink to jest po lewej, a po prawej rozumiem, że to jest Milky Pink, tak? Baby, Milky. A, jest tam napisane nawet na samych żelach. Tak to zrobiłaś. O, teraz jest pięknie. Bardzo mi się to podoba, Edyta. Jest to jasne. Nie wiem, czy jest ostrość, Przemek. I teraz tak, tu jest te Baby Pink na przezroczystym tipsie. Widzicie, jakie krycie? Przezroczysty tips tam był. A tutaj jest na białym żelu Milky Pink. Idą łeb w łeb. Widzicie, ładnie się błyszczą. Głosów już prawie oddałyście. No tak. To co? Ostatnia minutka, tak? No nawet nie, nawet krócej. No jeszcze tak? Zróbmy 10 sekund, niech są emocje. No to 10, uwaga. 9. Edyta się napije. 8, 7, 6, 5. Jeszcze 4 sekundy do końca ankieta jest 51 do 49%. Głosujcie, proszę. 4, 3, 2, 1, 1. Pablo, kończ ankietę, proszę. Zobaczmy wyniki. Jesteśmy podzieleni. Ale dziwne, popatrz, Baby Pink wygrał 50%, a Milky Pink 49%, czyli musiało być Boże, 50, coś do 49, coś. Powiem wam tak, macie ten sam dylemat, co Edyta. Też bym nie umiała wybrać. Czyli, no dobrze, żeście to namieszali, Claresa. Edyta, Baby Pink wygrywa minimalnym. Gdyby... Czekaj, Przemek, bo Paweł cię wyśmiał. Dlaczego? Bo jest ile? 50 do 49? No przecież mówiłem o tym przed chwilą. Czyli... Ale jak może być 50 do 49? No, tłumaczyłam. Aha, dobra. Czyli Baby Pink wygrał o włos. Baby Pink. Czyli tu, dobra. Kurde. Przygotowana? Kurde. No prawie, jeszcze tylko sobie potwieram wszystko. Poustawiam się. Jakie i czy potrzebuję preparaty do przedłużania oprócz tego żelu i formy i oczywiście cleaner? No nic więcej. Chyba że będzie ci się zapowietrzał ten żel, no to wtedy musisz dokupić primer, bazę, albo tylko bazę, albo możesz zrobić sobie z tego żelu wcierkę, sprawdzić, zamiast, zanim kupisz coś tam więcej, to zrób sobie wcierkę, utwardź i dopiero buduj. Czy ja rozumiem, że stylizacja idzie w tym kierunku, żeby używać coraz mniej produktów? Bardzo możliwe. Na pewno osoby początkujące, dla nich to jest najlepsza opcja, bo w salonie jak się pracuje, to trzeba być pewnym. U każdego klienta ma się trzymać, więc i tak nakładamy te bazy, te primery, tak? Bo to musi być, zwłaszcza jak przyjdzie nowy klient, to co, nałożymy tak jak zawsze wszystkim, bo wszystkim trzyma, a jemu nie będzie trzymać i już nie wróci do nas na przykład. Więc to jest coś innego, ale w domu... To będzie typ klienta, który nie mówi o tym, co się dzieje z paznokciem. A w domu to wiecie... Odpadnie, to sobie dorobisz szybko, nie? Dobra, tylko muszę sobie ostrość zrobić. Bo... Sprawdź, Przemek, czy mam ostrość. No nie, no masz ładnie. Wszystko. A tu u góry też? No jasne, myślę, że no, tak. Dobra, no to lecimy. Baby Pink, kochani. Nie widać. Bardzo. Wiesz co, od góry to tak zrobimy. O, Baby Pink, gdzieś tam w tle troszkę widać przynajmniej. Dobra, lecimy z jakimś pytaniem. No to jaki dawaj. Kolor lakierów lubisz? Zapytała Zofia. Lubię czerwienie, lubię soczyste magenty, czytam z fuksję, lubię... Co czytasz? Fuksję. Czytam. Aha, fuksję. Okej. Okay. Co to za fafroszek? Weźmiemy patyczkiem ten fafron. Ale ta zapytała, może ombre? Albo brokatowe. No ombre to już tutaj, no nie... Chociaż, czy by tu szło zrobić jakiegoś... A Grzegorz napisał Edyta, chyba najbardziej holo. Chyba, albo się zmieniło. Holo. Holo. Dobra, Jezusa napisała do Claresy, czekam na żelę z czym? Miałkim brokatem albo jakieś... Cleary z brokatem do Princess Nails. A, te takie, no. Okej, okay. Emilka. Jaki kształt paznokci najlepiej się sprawdzi na początek? Zapytała. Owal. Jest najłatwiejszy. Migdał, owal, albo taki owal wpadając troszeczkę w migdał. Jest najłatwiejszy do opiłowania. Jest najłatwiejszy do też użytkowania, bo jak się początkującym jest w paznokciach, to też wiadomo, potem się chodzi w tych pazurach. Dobra, wracam do tego drugiego pędzelka. Czy będą dalej odcinki, gdzie Przemek Paweł Hania i Hania Paweł Przemek, jak robią paznokcie? Antonina, nie wiem, zobaczymy. HPP. Zobaczymy. Czy powróci seria testy? Amelka chyba już w tym tygodniu, który się pojawi lada moment. Edyta, Hania i Paweł testowali... To, co widzowie sobie wybrali, że mamy kupić, tak, to, i przetestować dla nich. Wybrali, czyli... A kto pamięta? To było, chciałem właśnie powiedzieć. Więc... Kto pamięta? Dobra, to widzowie już wiedzą, co wybrali pewnie. Więc mam ten odcinek nagrany i w tym tygodniu będzie publikacja, w tym, który się pojawi. Dobra, lecimy dalej. No, jakie krycie? Nawet przy takiej cienkiej warstwie, ale tu mnie ten fafron wkurza, znowu czarny. Gdzieś coś musiałam mieć. Dlaczego nie mówisz, że nie pokazuję, co robisz? Nie pokazujesz? No nie, zagapiłem się na komentarze, wiesz? Tak. Tak, przepraszam. Dobra, ja sobie tu... No dobra, to ja sobie tu poziomuję fajnie, a ty sobie tam czytaj. A ja sobie będę poziomować, no. Wyszłaś. Grzegorz, a najlepsza reakcja Edyty na holo to jak miała... Ale mi komentarze lecą teraz. Spokojnie. Pyłku holo jak kot napakał, a ona jeszcze go wcierała na blat. Prawda, Edyta? Wyciepała na blat. Aha, że go wysułaś, okej. Okay. Było coś. Czekajcie, się teraz tak skupiam, żeby to tak ładnie zrobić, nie? Chyba sobie pójdę do mojej... Czekajcie, zaraz przyjdę, idę do mojej lampki. Mam lampkę, nie? Taką normalną. O! Sorry, nie, ale to jest to. Czekajcie, chyba mam kamerę tam. Ja mam tam Jocie kręca. Czekajcie. Nie, bo to jest burdel. Czekaj. Tak? Widać to, czy nie widać? Widać. Boże, to jaki komfort, jak to pięknie. Boże, Bożenko. Jak ja kocham tę lampkę, nie? Ona po prostu, to jest najlepsza lampka na świecie. Kocham ją. Bo jak tu wejdę, to w ogóle mi się wszystko wydaje, że jest krzywo i pofalowane. Wkładam do lampy, a poszłam tamto. Tak, nie? Dobra, to moim celem będzie zrobić ci, żeby tamta lampka mogła tu być. Tak. Żeby, albo ta lampka i żeby nie była na mojej twarzy. Żeby twoja twarz była oświetlona, a żeby nie było... A możemy... Żebyś mogła pracować sobie komfortowo. A jesteś w stanie tą kamerą zrobić takie przybliżenie, żeby tam było widać efekt? Gdzie? No, pod tą lampką. No nie, przybliżenia nie potrafię tym zrobić. No bo to też fajniej by wyglądało, myślę. I Patrycja zapytała. O, wspierająca. Zapomniałem, że tu mamy... Kto tu jest wspierających dzisiaj? Halo, odezwijcie się wspierający. Patrycja zapytała, a cóż to za lampka, którą Edyta tak kocha? I ja mam jest taką lampka do kitu. Xiaomi? Chyba tak. LEDowa. Jest Mariola, jest Agnieszka. Jest okrągła. Jest Ewelina. I ma taką jedną diodę przytłumioną. Ile wspierających, no siema. Wrzucę wam linkę, jak znajdę, na szybko. Było, chyba unboxing robiłam na moim vlogu, albo nawet na Quloo. To nie jest ta podróż. Siema wspierający. Mówisz o tej okrągłej, prawda, Edyta? Byłaś pod okrągłą, tak. Czy byłaś pod płaską? Płaska nie jest zła, ale okrągła. Lepsza? Tak. Znaczy... O, lepsza jest. Lepiej się to światło, lepiej je widać po prostu. Ładnie to wyszło. Ale mnie oszukali. Na grafice jest okrągła lampka, a dali link do płaskiej. Dziubaski, ściągamy lepką warstwę. Ostatniego paznokcia, dzisiaj przeze mnie wykonanego. Dobra, ten link nie jest sponsorowany, po prostu wbiłem pierwszy przez sklep i wyszukałem na czacie. Wam go wrzucam. Chyba trochę za grubo nałożyłam, bo mi się takie mini kratery. Gdzie ci pokazać? Który? Góra, tak? Na górze, no. Za dużo nałożyłam. Albo coś tam się podziało i mi się takie... Widzicie, że tutaj nie ma takich ala kraterów. Jest gładka linia, a tu mi się takie zrobiły. Więc jak ci coś takiego zrobi, pamiętaj o tym, że ten żel ma lepką warstwę i możesz bezpośrednio na niego położyć top. Albo możesz położyć kolor i dopiero potem top. A ja sobie nałożę top. Sorry. Takie mi reklama. Nie, ja chcę pokazać, że to spokojnie można topem zminimalizować i nie będzie nic widać. Dobra. Widzę, że w kadrach jesteś ładnie, więc mogę skupić się też na kamerach. Okej. O, dzięki Laura za 2 chińskie funty, chciałem powiedzieć. Dzięki. Okej. Okay. Aneta, witamy wspierających. Dzięki za VIP Live. Edyta w kamerze widać, jakby tak była jakiś brokacik, nie jakieś kratery. Widać jakby to, co teraz pokazywałaś, taki brokacik, a nie kratery. To jest normalne, wiecie, to jest też żel. Też nałożyłam trochę grubiej. Czasem się to zdarza, ale jedna warstwa topu i macie. Bez problemu. A Domi zadała ciekawe pytanie, które trochę mnie tak zaintrygowało. Proszę bardzo. Czy jest możliwe, aby pokazać efekt Baby Pink plus Milky Pink na wolny brzeg? Nie wiem. O co chodzi troszkę? Idę tam na chwilę. Jak nie wiesz, co chodzi, to chodzi o pieniądze. O kurde, kopnęłam Przemek w kamerę. Idę sobie popoziomować tam i zaraz przyjdę, a Przemek będzie was tam zabawiał. O, Paulina, 17,99. Dziękujemy bardzo na super czacie. Co tu napisałaś? My hero. Dziękujemy bardzo za wsparcie. Kurde, dzielny. Czy doklejenie tipsów samemu jest szkodliwe? Zapytała Zofia. Bez wiedzy tak, ale z wiedzą nie. Dobra. Czy ja wam tam pokażę Edytę na szybko znowu? Uwaga, wyginam śmiało ciało. Co tam robi? Pokażmy. Bęk, prawa boczna, ostrość. Ściąga fafrona jakiegoś, który się tu pojawił. O, widać czy nie widać na live? To widać, nie? Tam sobie pracuje. O tak. Edyta, co robisz? Poziomuję. O, nie ma ostrości, widzę. Ja tam podglądam. Tak, teraz jestem zadowolona. I zobaczycie, że kraterów już nie będzie. No dobra. Bo one zniknęły pod topem, więc wiecie, to są takie mikrowgłębienia. Jak nałożysz top, to tego nie widać. Tam już kolor to samo. Więc już wiecie, co zrobić, jak wam się coś takiego zdarzy. Albo mogłam nałożyć jeszcze jedną warstwę tego żelu i też by to znikło. Więc macie tutaj multi różne opcje, jakie możecie zrobić, bo żel też jest multifunkcyjny. Minutkę się utwardza w lampie. Jak utwardzisz 70 sekund, nic się nie stanie. Co my tutaj jeszcze mamy? Jest bezkwasowy, jest tiksotropowy, troszeczkę ma tej pamięci. Jaki? Tiksotropowy, czyli ma pamięć cieczy. Powiedz mi to jeszcze raz. Tiksotropowy. Tiksotropia. No. Co to jest tiksotropia? Czyli pamięć cieczy, czyli on po prostu jak zostawisz, tak zostaje. Można nim uzupełniać paznokcie, można nimi robić odnowy, można tymi żelami robić wzmocnienie naturalnej płytki paznokciowej, żeby się nie łamała i nie wyginała. Uwaga, będzie teraz fizyka. Można przedłużać na szkielecie bez... To właściwość niektórych rodzajów płynów, w których występuje zależność lepkości od czasu działania sił ściągających, które na ten płyn działały. Na przykład niektóre płyny tiksotropowe mogą stać się przez pewien czas mniej lepkie, gdy podda się je intensywnemu mieszaniu. Okay. Musisz spełnić teraz od Grzegorza prośbę, Przemek. A co Grzegorz? Przemek, proszę dla nas zrób easy. Easy peasy, lemon squeezy, ia. Wczoraj miałam taką koszulkę, nie? Zobaczcie, zero. To po prostu znika. Grzegorz, dziękuję za 11,99. Więc ja nałożyłam cienko, dlatego trochę tego prześwitu jest, nie? No. Bo użyłam tego produktu jako topu. A nałożyłam top tylko dlatego, że po prostu się zrobił kratery, parę kraterów się zrobiło, czego nie chciałam. A to normalnie też nie, tak okiem, jak się tak patrzy, to się tak nie rzuca w oczy. Wy to widzicie, bo my mamy kamery po prostu Ultra HD, 4K i coś tam jeszcze. Dlatego to jest jeszcze bardziej widoczne. Ej, chciałabym zrobić teraz prezentację wszystkich paznokci, ale mam na tym małym troszeczkę wylałam, więc sobie tutaj troszeczkę wąskim podpinuję. Jak tam kulka? Kulka już 2 razy podeszła do mnie, siedziała u mnie, zrobiło się jej ciepło, więc sobie zeszła. Ktoś się pytał, czy jak ty mówisz o kulce, w sensie wiesz, jak bierzesz kulkę, czy kulka reaguje? Tak, czasem tak. To czasem tak, czasem nie, w zależności jak jej się chce, a teraz sobie leży i patrzy i ona mówi, dopiero ziomki, godzinę temu mieliście iść do domu, oszukaliście mnie. Ona reaguje, jak ja zdejmuję rękawiczki, to przyjdzie do mnie. Dobra. Dobra, nałożę tam oliwkę, nie będzie widać, że rozlane. Anastazja, Przemek, sprawa jest. Trzeba zlecić montaż z komicznych sytuacji w filmikach. To by było genialne. Tak, jestem za. W ogóle mam takich zarąbistych montażystów, tak potrafią wyłapać te takie smaczki, nie? Te takie miny czy coś. Dobra, lecę dalej. Przemysławie, proszę. Prawa za. Prawa za, proszę bardzo. Czyli tak, tu mamy baby pink, a prawa cały czas jest, nie? Prawa, tak. Za, czyli baby pink na przezroczystym tipsie. Tu mamy natural. Pokaż tutaj kamerę, Edyta. Do której? A nie, dobra, tak się nie wygniesz, przepraszam. Nie, to był głupi pomysł. Tu mamy, prawa za, tu mamy natural na odnowie. Milky Pink na totalnie białym żelu. Mam bardzo ciekawe pytanie od Karoliny. Czy a tak wygląda normalnie? Na konsystencję żelu osoba początkująca może zrobić więcej warstw i dojść w ten sposób do ładnego kształtu? Im więcej warstw, tym mniej możliwości do poziomowania. Więc dajesz od razu budujesz jedną grubszą, żeby móc spoziomować. Zobacz sobie tego live'a od samego początku, kiedy ja wszystko pokazywałam też na tipsach, a potem pokazywałam na mojej dłoni. I wtedy będziesz wiedziała, o co mi chodzi. Więc wróćcie sobie ci, co mają ten sam problem, i będziecie wiedzieć, no. A czy w takiej sytuacji nie lepiej sobie potrenować z boku na czymś? Oczywiście, pomimo na tipsie tego, że, na przykład, tak jak ja. Pomimo tego, że jakby tracisz produkt, ale faktycznie zyskujesz umiejętności i nie stresujesz się przy budowaniu? Co mam pokazać, Edyta? Małego. Lewa za... Ale nie pamiętam, jaki tu jest, nie? Okej, Edyta, to idę ten pokazać. Ten chyba, nie? Kurczę, nie pamiętam. Pamiętacie, co tam wybraliście? Chyba Milky Pink wybraliście. No i of course na kciuku był przezroczysty najpierw, a potem prawa. Może nie. Aj, przepraszam, proszę. Przezroczysty najpierw i jako top nałożona cienka warstwa baby pinka. Dominika zapyta, Przemek, który tobie się najbardziej podoba? Mi podoba się ten ciemniejszy pink, czyli baby pink. Ten. Tak. To takie bardziej moje gusta. Widzicie, im grubiej, tym on bardziej będzie różowy, bo tutaj na przezroczystym tipsie to tam było 0,7 mm i nie jest taki, nie? Mocno różowy. Może być mocniej różowy. Tylko ja też nie mogłam za grubo dać, bo ten tips był od samej skórki, już miał 0,4 swojej grubości, więc na szablonie plus te 0,4 to już będzie bardziej różowy. Dobra. Moi drodzy, dziękuję wam za poświęcenie czasu na live. Przypominam jeszcze ostatni raz, że dzisiaj do godziny 24:59 dzięki uprzejmości marki Claresa, który sponsoruje ten odcinek live, tego live'a sponsoruje, mamy promocję. Promkę na stronie Claresa. Kod to Quloo. Tak, kod QULOO, Q jak quiz, na lakiery. Ula, L jak Lamborghini, O jak Ola i O jak Ola. A się zapytasz, dlaczego nie na te żele? A dlatego, że one już same w sobie są i zawsze będą, znaczy nie wiem czy zawsze, ale będą w mega naprawdę niskich cenach, moim zdaniem. Jeszcze sobie tutaj, żeby nie wprowadzić kogoś w błąd, zerknę. Tak, nie możemy mówić, bo moim zdaniem... Jutro walnie jakaś inflacja, podrożeje produkt o 500%. 45 gramów za 49 zł 90 groszy to jest naprawdę bardzo niska cena. Już taka u niektórych promocyjna, bym powiedziała. Albo 89,90 za 90 gramów, czyli taki... powiedzmy za gram złotówka. To jest naprawdę super cena, więc dlatego marka postanowiła dać wam inną promocję, pewnie, znaczy ja tak myślę, na lakiery, które są zacne. Dobra. Lubię. Jakieś podsumowanie jeszcze? Tak. Podsumowanie jest takie, że no nie wiem. Może jakieś ostatnie pytania i się będziemy... Ale to naprawdę już takie ostatnie pytania. Może ktoś jeszcze coś chciałby się na temat tych żeli dowiedzieć? Aż mi Siri powiedziała, to jest to, co znalazłem. Oje Siri, ¿qué tiempo es? Posłuchajcie, jaka jest pogoda u nas. To ich nie interesuje. 21. 21 stopni na zewnątrz. I trochę pochmurno. Paulina napisała, Dytku, uwielbiam was wszystkich, nawet mój narzeczony wkręcił się w wasze filmiki. Raz przyłapałam go, jak potajemnie oglądał wasz filmiki, teraz zwraca uwagę na paznokcie, nawet kasjerki w sklepie. Quloo bawi i uczy, no to uświadamia. Fajnie. Tak mówią, bawi, uczy. Dziękuję wam bardzo za poświęcony czas, moi drodzy. Dziękuję za wbicie łapek, dziękuję za wspieranie, dziękuję za wspierających, dziękuję za dotacje, dziękujemy klamarce Claresa. Ostatni luk na pazy. Za czujność. Dzięki Paulina, że odpowiadałeś na pytania. Paulina z Claresy. Na pazy. I co? Na pazy poproszę. Dzięki, Przemek, że prowadziłeś tego live'a, że zmieniłeś kamery, może niezbyt tak jak powinno być, ale było fajnie, mi się podobało, cieszę się, że mogłem wam pokazać ten świat stylizacji paznokci za pomocą fajnych ujęć. I oczywiście duże słoje, 45 gramów. Nie mieszczą się w kadrze. Nie mieszczą się, znaczy w lewej się mieszczą. Ja takie najbardziej lubię, Boże, w salonie to ja musiałam non-stop kupować, nie? Więc jak w takie chyba 30 w końcu zrobili, co to ma być? Jak w końcu 30 zrobili, to już o, a tu mamy 45, a jest i 90. O matko. Dobra. Kochani, miłej niedzieli, końca niedzieli w sumie. No. Miłej nocy i widzimy się nie wiem kiedy, no w odcinkach gdzieś tam. Papa, dzięki za to, że byliście. Dzięki. Cześć. O, i kulka przyszła, bo słysza, no. Cześć, o, kulka, dobra, no właśnie. Ja jadę ci do myszki, do poszła. Komputera, do kreatury i do myszki wyłączyć live, a ty się pożegnaj z kulką. No nie, bo uciekła. Ja sobie kliknę tutaj, spokojnie, Przemysławie. Tak? Ja sobie kliknę. To no chodź tutaj też się tam pomachaj chodź łapą. Chodź do Edytki, no chodź mama, chodź. Powiedz mama, umów mnie do fryzjera. Mama. Oj tam, oj tam. Ej, szybko Przemysław, bo nam sklep zamknął. Dobra. Oj. Trzymajcie się. Dzięki. Gdzie jest ta kamera? Tu. Ciao. A, nie widać z daleka. Ja muszę to wyłączyć. Dzięki za obecność. Pa, pa. Gdzie ten guzik? Tutaj. Nara. Pa, pa.